Szanowni Państwo, jak mawiał Steve Jobs, innowacja to coś, co odróżnia lidera od naśladowcy. W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości prawdziwe przywództwo wyraża się przez to, jak ktoś jest gotowy do adaptacji, do zmian, jak kreuje wartość i nową jakość i jakie rozwiązania wdraża i czy są to rozwiązania, które wyprzedzają teraźniejszość. I takim właśnie prekursorom biznesu poświęcona jest konferencja Kod Innowacji. GS1 Polska, organizator wydarzenia już po raz szósty, zaprasza nas do tego, abyśmy czerpali inspiracje od liderów, którzy nie boją się podważać status quo w swoich branżach. Co więcej, to właśnie dzisiaj poznamy laureatów nagrody, którą GS1 Polska już od 2018 roku przyznaje polskim firmom, które poprawiły swoją efektywność dzięki globalnym standardom GS1. W tym roku skupiamy się na komunikacji, bo wyróżnimy przedsiębiorstwa i startupy, które innowacyjnie wykorzystują kody 2D w komunikacji ze swoimi konsumentami. A ja nazywam się Katarzyna Głuchowska i będę miała niezmierną przyjemność prowadzić to wydarzenie. Nadmienię tylko, że tutaj w sali jest nas około setka, ale przed ekranami ogląda nas 700 osób, które serdecznie witam. A teraz oddaję głos dwóm wyjątkowym kobietom, bez których nie byłoby kodu innowacji. A będą to panie prezes GS1 Polska. Przed państwem pani Elżbieta Hałas, prezes zarządu i co-CEO, i pani Marta Szymborska, członkini zarządu i druga co-CEO. Powitajmy je gromkimi brawami. Serdecznie witam Państwa wszystkich na szóstej edycji Kodu Innowacji, konferencji organizowanej przez GS1 Polska. Zawsze jak przygotowujemy się do organizacji takiej konferencji, to zastanawiamy się, jakie tematy są dla Was ważne, jakie tematy są interesujące i w których z tych zagadnień standardy GS1 pomogą Wam te zagadnienia realizować. I w tym roku zdecydowaliśmy się na temat dotyczący, w jaki sposób, na trendy w technologii dla retail i w jaki sposób te technologie wspierają komunikację z konsumentem i poprawiają jego doświadczenie biznesowe. Dlaczego ten temat, jak on jest związany z GS1? No od 50 lat, proszę Państwa, stosujemy kody kreskowe. Wszyscy, producenci, handlowcy i my, klienci. Teraz nadszedł czas dużej zmiany. Przygotowujemy się do tego, aby zastąpić kody liniowe, te kody, które Państwo znacie, EAN13, kodami dwuwymiarowymi, takimi jak GS1 Data Matrix i GS1 QR. Jest to w wyniku porozumienia przede wszystkim, które zostało podjęte przez członków Consumer Goods Forum. To jest duże stowarzyszenie, które zrzesza wszystkie globalne marki, globalnych producentów i międzynarodowe sieci handlowe. I to stowarzyszenie Consumer Goods Forum, jak i Rada GS1, Międzynarodowa Rada, która reprezentuje wszystkich uczestników systemu GS1 na całym świecie, podjęły zobowiązanie, że w 2027 roku wszystkie sieci handlowe, konsumenckie i hurtowe będą gotowe do tego, aby czytać kody GS1 2D i rejestrować sprzedaż za pomocą skanowania kodów 2D. I to jest ogromna szansa dla wszystkich, ale także dla producentów, bo kody 2D nie tylko dają możliwość zakodowania znacznie większej liczby ilości informacji na znacznie mniejszej powierzchni, tym samym oszczędzenia opakowania na inne rzeczy, ale kody GS1 2D stanowią taką bramę do internetu, takie drzwi do internetu, gdzie umożliwiają przez te drzwi przekazywanie konsumentowi dodatkowych informacji na temat tego produktu z różnych źródeł, nie tylko ze źródeł własnej strony internetowej, ale z różnych innych źródeł, również źródeł takich jak media społecznościowe. To jest narzędzie, które umożliwia nawiązanie bezpośredniej, bilateralnej komunikacji z każdym indywidualnym konsumentem. Także mam nadzieję, że te dzisiejsze spotkanie Państwa zainspiruje. Dzisiejsze spotkanie to także, jak była tutaj mowa, to także konkurs, ogłoszenie wyników naszego konkursu na lidera innowacji, na tą firmę, która, że tak powiem,
jest firmą kształtującą trendy, tworzącą te trendy i nawet wyprzedzającą te trendy, bo jako pierwsza przed konkurencją stosuje nowe rozwiązania technologiczne. Mam nadzieję, że to spotkanie okaże się dla Państwa inspirujące i zaraz po nim zaczniecie się zastanawiać, jak wdrażać podobne projekty u siebie w firmie, do czego gorąco zachęcam. Amerykański fizyk William Pollard twierdził, że arogancja sukcesu polega na tym, że myślimy, że to, co wystarczyło nam wczoraj, będzie starczyło jeszcze na jutro. Gdy Państwo przeanalizują sobie listę top 500 największych światowych firm, to ona się diametralnie zmienia od dekady. Dzisiaj w pierwszej piątce najbardziej wartościowych marek są firmy technologiczne, takie jak Google czy Amazon. I z drugiej strony my reprezentujemy na świecie 2 miliony firm, w Polsce reprezentujemy 45 tysięcy uczestników systemu. Chcemy Państwa zainspirować, pokazać, jak te innowacje, jak te technologie mogą Państwa wspierać w codziennym biznesie, w codziennej pracy. Dzisiaj będziemy przedstawiać zarówno jej od strony praktycznej, czyli będą właśnie te wdrożenia, będą pokazane standardy i innowacje w praktyce, ale będzie też trochę teorii, bo porozmawiamy z tymi, którzy wdrażają je na co dzień. Petros przedstawi trendy światowe w zakresie innowacji i technologii, także życzę inspirującego spotkania. Wierzę, że jak dzisiaj Państwo stąd wyjdą, będą mieli Państwo głowę pełną pomysłów, jak wdrożyć kody 2D w komunikacji z konsumentem. Dziękujemy bardzo panią prezes. Dziękujemy bardzo i prosimy o ogromkie brawa. Mam nadzieję, że całej tej wiedzy Państwo stąd nie wyniosą, tylko najpierw podzielą się nią i swoimi wrażeniami w kuluarach naszej konferencji, ale też poprzez nasz czat. Dziękujemy serdecznie, a teraz garść inspiracji przedstawi jeden z najbardziej rozchwytywanych ekspertów od technologii, AI, chatbotów, IoT, a nawet IOB. Pewnie sam wyjaśni, co to znaczy. Znalazł się na liście Forbes 30 Under 30 jako jeden z 30 najlepszych europejskich innowatorów, a MIT Review uznał go za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Autor kącika naukowego w Kanale Zero, Petros Psylos, który odpowie nam na pytanie, jak AI i nowoczesne technologie przekształcają każdą firmę i branżę retail. Zaprośmy go gromkimi brawami. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie za brawa. O sztucznej inteligencji chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, ale tak trochę szerzej do tego tematu podejść, bo sztuczną inteligencją zajmuję się na co dzień. Jestem programistą, też prowadzę firmę, która zajmuje się wdrażaniem systemów sztucznej inteligencji, między innymi w bankach, w instytucjach finansowych do analizy różnych dokumentów. I chciałbym Państwu pokazać, w jakim kierunku to zmierza, jak na sprzedaż detaliczną się przełoży, jak to ma się do tego, co mamy w głowie. I specjalnie taką głupią koszulkę dzisiaj nałożyłem, bo to nie jest przypadek i to nie jest przejaw egocentryzmu mojego, tylko pewna rekurencja tu została zaprezentowana, która bardzo odnosi się do tego, jak działa nasz mózg, jak działa dzisiejsza sztuczna inteligencja w dużej mierze. I na koniec wnioski Państwu przedstawię, jak Państwo mogą z tego w praktyce pokorzystać i wyświetlę taki link z praktycznymi narzędziami, żeby również Państwo mogli z tych narzędzi w swojej pracy pokorzystać. Ale na samym początku może tak o hajpie trochę powiem, bo czasami jeżdżę na różnych konferencjach, bywam i bardzo często słyszę coś takiego, że ta sztuczna inteligencja to jest hype i że to już zaraz tak jak bańka dotkomowa się skończy i koniec tej sztucznej inteligencji będzie, bo to napompowane jest do granic niemożliwości już wręcz. No i tak wpisałem sobie w Google hype i sztuczna inteligencja, te dwie frazy. No i co mi się wyświetliło? Wyświetliła się szczotka do włosów, która ma wbudowaną sztuczną inteligencję w środku i jest specjalna aplikacja, która raporty z czesania miesięczne przygotowuje. W szczotce do włosów jest mikrofon wbudowany, który wykrywa to, jak szczotkujemy i czujniki, które stwierdzają, czy włosy są mokre, czy suche. No, do tej pory miałem wrażenie takie, że moja naturalna sieć neuronowa, która jest w mózgu, sobie z tym doskonale radziła. No, widocznie potrzebowałem sztucznych sieci neuronowych do tego. No, jak tu nie stwierdzać, że to jest hype. Drugi projekt, taka, tu można trochę dźwięk przyciszyć, taka poduszka, która sama się mości, bo jest tam w środku sztuczna inteligencja i nie trzeba jej mościć. Jest aplikacja, oczywiście raporty z moszczenia miesięczne generuje. No i firma chwali się tym, że ma oczywiście sztuczną inteligencję. I takich projektów znalazłem przynajmniej 80.
Jak ktoś na takich projektach wyłącznie się skupia, no to faktycznie może pomyśleć sobie, że to jest hype. Ale dzisiaj Państwu postaram się pokazać, że to nie jest hype, że właściwie dopiero wszystko się zaczyna i pociąg się rozpędza. I razem z dworcem jedzie. Już nie sam pociąg, ale dworzec też przyspiesza. I teraz klucz w tym, żeby wsiąść do tego w odpowiednim momencie i mieć bilety. A biletami są kompetencje, które dzisiaj Państwu chciałbym zarysować. Kompetencje cyfrowe oczywiście. Czytaliśmy paręnaście dni temu, że nagrody Nobla były z fizyki, z chemii. Ja bym powiedział, że tutaj nie człowiek dostał nagrodę Nobla, tylko sztuczna inteligencja dostała. Czy ci panowie, no może ci panowie, to bym tutaj się zgodził ze stwierdzeniem, że zasługują na Nobla, tylko to jest dziwne, bo z fizyki dostali, a oni są informatykami. To znaczy pan Hinton i pan Hopfield, który wymyślił podstawowe techniki uczenia się sieci Hopfielda, i pan Hinton, który to później rozwinął i jest ojcem sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, opracowali podstawy właściwie tego, co dzisiaj mamy pod postacią na przykład czata GPT. I Komisja Noblowska, starając się na siłę znaleźć uzasadnienie powiedziała, że w sumie sieci, które oni wymyślali, no to w fizyce mają spore zastosowanie, dlatego dostali Nobla z fizyki. I też inspirowali się fizyką przy projektowaniu tych sieci. No, ciekawe. Druga nagroda Nobla, no to pan Hassabis i Jumper między innymi. Ci goście opracowali albo byli odpowiedzialni za opracowanie sztucznej inteligencji, która na podstawie sekwencji aminokwasów jest w stanie przewidzieć, jak białko się składa, jaka jest struktura białka. Tak było bez sztucznej inteligencji, a później oni opracowali AlphaFold i AlphaFold 2. Teraz AlphaFold 3 jest, ale tu nie jest wymienione, bo AlphaFold 2 właściwie nagrodę Nobla dostało. No i tutaj bym już powiedział, że to nie człowiek dostał, tylko sztuczna inteligencja, bo to sztuczna inteligencja to wymyśla i opracowuje, a człowiek tylko zainicjował proces i nauczył ją na bazie różnych danych. Także widzimy, że to tak przyspiesza, że już sztuczna inteligencja nawet Nobla dostaje. Mamy turbo przyspieszenie obecnie i ta metafora z pociągiem jest w sumie słuszna, tylko on w sposób wykładniczy przyspiesza. I żeby jeszcze Państwu tak zarysować trochę szerzej, czym jest postęp wykładniczy, wzrost, bo to jest dość nieoczywiste. To znaczy nasze mózgi myślą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak w sposób liniowy. A wzrost wykładniczy jest bardzo nieoczekiwany. To znaczy jak jedna kartka papieru ma 0,135 mm grubości, teraz zapytam Państwa, jak tę kartkę papieru na pół będę składał cały czas i tak 50 razy, jakiej grubości ten stos będzie miał, to Państwo co odpowiedzą? Jakiś szacunek proszę podać w kilometrach na przykład. Taka podpowiedź. Stąd do Księżyca. No to jestem naprawdę bardzo zaskoczony, bo zwykle słyszę 5 metrów, czy tam boisko maksymalnie. Bardzo dobra skala, ale trochę za blisko. 50 razy, 13 razy 1 metr, 20 razy boisko do piłki nożnej, 38 razy obwód Ziemi, a 50 razy 152 miliony kilometrów, czyli odległość Ziemi od Słońca. To jest potęga wzrostu wykładniczego. Wystarczy 50 kroków, żeby taką grubość tego stosu osiągnąć. No i właśnie w taki sposób rozwijają się technologie, między innymi komputery. Jak sobie popatrzymy, liczba zliczeń na sekundę w odniesieniu do $1. Tutaj linia prawie że prosta, ale tutaj mamy skalę logarytmiczną, czyli ten wzrost jest wykładniczy jak z tymi kartkami papieru. No to rośnie i jeszcze dodatkowo tanieje. I tak potaniało, że coś, co kiedyś miliony dolarów kosztowało, to dzisiaj osoby bezdomne na dworcu centralnym noszą w kieszeni. Mówię o mocy obliczeniowej, którą mają w smartfonach. Od lat 60. komputer potaniał milionów razy przy wzroście mocy o milionów razy. Gdyby tak wszystko taniało, to za 0,055 grosza moje autorskie obliczenia można byłoby kupić wszystkie towary i usługi wyprodukowane na Ziemi w 2023 roku. No i to w ogóle wszystko przyspiesza. Są też firmy, które robią pod sztuczną inteligencję takie wafle. 256 eksaflopów mocy pod AI, wystarczy 2048 takich płytek wielkości widelca połączyć i ta firma w ogóle się chwali, że wyskoczyła poza prawo Moora, o którym przed chwilą mówiłem, że ta liczba tranzystorów rośnie i w związku z tym też moc tych komputerów, że tu jest prawo Moora, tu jakiś kastoten, a oni wyskoczyli w ogóle
nie są podporządkowani, tak twierdzą, temu prawu. Też w sztucznej inteligencji, bo tam się mówi, że już to zaraz się skończy ten hype, bo mocy zabraknie i to będzie tyle prądu brało, co cała na przykład Norwegia w ciągu 3 lat, ta sztuczna inteligencja generatywna. No ale oczywiście naukowcy pracują nad trochę innymi też podejściami, żeby nie uruchamiać tej sztucznej inteligencji jako program komputerowy w zwykłych takich, powiedzmy, architekturach komputerowych, ale na przykład robią coś takiego, co firma Rain teraz sprzedaje i sam Altman, czyli założyciel, prezes firmy OpenAI, inwestuje w to ogromne pieniądze, czyli neuromorficzne architektury, morfos, czyli z greckiego podobne. Odwzorujemy to, co jest w mózgu w postaci układów takich scalonych. Memory Store się wykorzystuje, takie sieci się hardware'owo buduje, już nie trzeba w komputerze symulować, tylko mamy coś takiego i to ma bardzo dużą moc i mało prądu pobiera. To znaczy rząd wielkości mniej niż taki zwykły komputer, na którym taka sieć neuronowa, powiedzmy, byłaby symulowana. Tu mocą praw fizyki wszystko się dzieje. Także to też się rozwija. Biologiczne komputery też powstają, naukowcy idą w tym kierunku. Na przykład to jest ludzki mózg i do tego ludzkiego mózgu naukowcy podłączyli elektrody i teraz można mieć dostęp do tego mózgu z poziomu przeglądarki internetowej i sobie programy pisać różne, które przykładowo nauczą ten mózg gry w Ponga albo rozpoznawania twarzy. To jest dostępne, taka jest platforma Final Spark, tam państwo na 2 tygodnie mogą wynająć, bo po 2 tygodniach on umiera i sobie pozalewać dopaminą albo innymi substancjami, jeżeli się nie będzie słuchał państwa. Więc w tym kierunku też idą ci naukowcy, motywują to tym, że sztuczna inteligencja dużo energii pobiera, więc idźmy w kierunku wetware. Jak jest hardware, taki właśnie chipy i tak dalej, to wetware, czyli mokre hardware. No więc idziemy w tym kierunku. AI, myślę, że tutaj nie ma żadnego szklanego sufitu, a przynajmniej jest bardzo wysoko położony. Kwestia obliczeń czy tych zliczeń nie będzie największym problemem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Ona się nie zatrzyma z tego powodu, jak niektórzy teraz bardzo często twierdzą. No więc tutaj mamy właściwie konwergencję technologii, bo nie tylko sztuczna inteligencja się rozwija, ale robotyka czerpie, jakieś druki 3D, 4D, nanotechnologie, biotechnologia. Sam zacząłem różnych spółek biotechnologicznych szukać, bo zaraz będzie podobny przełom jak w sztucznej inteligencji w biotechnologiach, jakieś odmładzania, jakieś tam terapie genowe napędzane, to wszystko będzie sztuczną inteligencją. Chmury obliczeniowe, interfejsy mózg-komputer, mnóstwo tego jest, to wszystko przekłada się na nowe modele biznesowe i kto to wszystko pojmie i ma odpowiednią wiedzę, to będzie mógł dominować na rynku i w stolik wywrócić, no, stając naprzeciw tradycyjnych branż, które zreformowane całkowicie zostaną. Jeszcze, żeby państwu takie kilka wykresów pokazałem, żeby pokazać, że ta sztuczna inteligencja faktycznie rozwija się i to nie jest hype. W sztucznych sieciach neuronowych typu ChatGPT mają państwo takie jakby uproszczone odpowiedniki neuronów, które mamy w mózgach, ale skrajnie uproszczone oczywiście. I w ludzkich mózgach, jak się czegoś uczymy, to wartość neurotransmiterów w synapsach się zmienia. Odpowiednikiem tych synaps w sieciach neuronowych są wagi, czyli parametry. Jak sobie popatrzymy na liczbę tych wag, czyli parametrów, a zwykle się okazywało, że im więcej ich było, tym inteligentniejsze systemy były. No tak jak w mózgach takich, no u nas jest, prawda, 100 bilionów synaps, no to jesteśmy mądrzejsi niż mrówka jakaś czy coś, która ma mniej tego wszystkiego. No więc jak sobie popatrzymy, to rośnie, rośnie ta liczba parametrów, rośnie, rośnie, te sieci większe się stają, tu gdzieś GPT-4 na górze jest i państwo popatrzą, no tak jak te kartki papieru, tendencja wykładnicza, prawda? Tylko jak się ktoś dokładniej zerknie na ten wykres, to tutaj zobaczy, że już to w skali logarytmicznej jest. Czyli to pokazuje, że wzrost liczby parametrów jest w tempie podwójnie wykładniczym i nic w historii ludzkiej cywilizacji nie rosło w sposób podwójnie wykładniczy. To jest wybuch wybuchu, tak jakby. To kartka papieru zginana, ale to jeszcze z tego tendencja, kolejna wykładnicza, żeby jeszcze do kolejnej podnieść to wszystko. To mniej więcej taki jest postęp sztucznej inteligencji obecnie. Jakbyśmy to na liniowym wykresie mieli pokazać, to by było tak, tak, tak i tutaj linia pionowa właściwie. To tak się sztuczna inteligencja rozwija i nic dziwnego, że globalne nakłady inwestycyjne rosną też w sumie w tempie wykładniczym. Ciekawe, jak 2024 rok będzie wyglądał. Liczba zastosowań tej sztucznej inteligencji cały czas rośnie. Tu państwo widzą na przykład w języku cały czas rośnie jakieś audio, multimodalne sprawy, jakieś biologia i tak dalej. To rośnie i też w tempie wykładniczym, jak skumulujemy te wszystkie zastosowania. Mnóstwo osób teraz w tempie wykładniczym ich przyrasta. Pracuje nad sztuczną inteligencją. Publikacji w ostatnim roku 1 400 000 w tej dziedzinie powstało, więc nawet
ja już nie ogarniam po prostu, bo żeby to wszystko przeczytać, to jednego życia ludzkiego nie wystarczy, co się dzieje w dziedzinie sztucznej inteligencji. No i tu jeszcze taki wykres, na przykład rozumienie języka, rozpoznawanie obrazów i tak dalej, umiejętności te rosną i zobaczą Państwo, ostatnie to są lata, tu są umiejętności człowieka, czyli ta linia. To już właściwie zostało przekroczone, już człowiek no, stracił kolejny bastion, w którym dominował. Tak AI się rozwija. A tu jeszcze kolejne takie zestawienia, teoria umysłu, jakieś olimpiady, testy, SAT akademicki i tak dalej, czaty GPT, GPT-4 dokładnie, czyli jeszcze ten starszy niż 4o, lepsze wyniki dostaje niż człowiek. A ostatnio ta wersja O1, najnowsza czata GPT, w testach norweskich Mensy osiągnęła wynik IQ na poziomie 120. Przypominam, że jeszcze ponad rok temu mówiło się, że jest na poziomie 8-latka mniej więcej ta sztuczna inteligencja i że głupia i tak dalej. A teraz IQ 120 i w ciągu paru sekund najtrudniejsze takie zadania, ostatnio wydrukowałem to, pokazałem grupie, bo prowadzę zajęcie na uczelni, pokazałem obrazek, żeby test na IQ rozwiązali. No to oni to się głowili chyba z 10 minut, a ten model w ciągu paru sekund rozwiązał to. I nigdy tego nie widział, co rozwiązał. Najtrudniejszego tego zadania na przykład. Ale to właściwie żadnego prawie nie widział. Nigdy. No więc ten najnowszy model ma niesamowite możliwości. Właściwie już przewyższa poziom doktorancki. Tutaj jest ludzki ekspert, PhD level, jakieś pytania i odpowiedzi naukowe. To tutaj jest O1, ten najnowszy ChatGPT. Właściwie już przerósł jest, czyli na poziomie doktoranckim w naukach ścisłych obecnie. A niedawno był na poziomie, jeszcze raz przypomnę, 8-latka. Więc to w turboszybkim tempie wszystko się rozwija. Teraz mamy takie jakby systemy asystujące jak w tym czacie GPT. Państwo pewnie, którzy z Państwa skorzystali już z tego, bo na Europę też otworzyli możliwość otwierania tego asystenta. Tu można głos. This is my friend Jordan. Can you guess what we are doing here? Hey, Bowen and Jordan. Let me guess. With that cake and candle there, it looks like someone's having a birthday. Are you celebrating a special day or just finding an excuse to eat cake? Either way. I'm intrigued. That's correct. Today is my friend Jordan's birthday. Yeah, you got it. I was hoping that you could sing me the birthday song. Of course. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jordan. Happy birthday to Jordan. Oczywiście to wszystko spontanicznie się dzieje. To nie zostało zaprogramowane. To samo się wyłania. To znaczy uczyliśmy jedynie przewidywania kolejnego słowa w tekście tej sztucznej inteligencji, a ona to tak się rozwinęła, że jest w stanie takie rzeczy robić, testy na inteligencję rozwijać, kazania pisać, opowiadania różne na poziomie studenckim, doktoranckim, zadania rozwiązywać. Więc to jest niesamowite i nie rozumiemy, dlaczego to w ogóle działa. To znaczy nie to, że ja się nie douczyłem, tylko ci nawet twórcy nie za bardzo wiedzą, dlaczego to tak się w wyniku emergencji wyłania, że uczyliśmy przewidywania kolejnego słowa, a to nagle całe spektrum różnych zadań jest w stanie wykonywać, znacznie wykraczających poza to, czego te modele były uczone. Więc kompletnie nie rozumiemy, w jakim kierunku to się rozwija i dlaczego to działa tak, jak działa. To chyba jedna z niewielu technologii, których nie rozumiemy. To znaczy zrobiliśmy coś, co działa i nie wiemy, dlaczego działa tak, jak działa i teraz ogromne badania są prowadzone, żeby to wszystko zrozumieć. No i tak niektórzy cały czas zestawiają to, jak to ma się do ludzkiego mózgu, że ludzki mózg jest taki wyrafinowany i w ogóle to Einstein chyba kiedyś powiedział, że każdy inteligentny głupek jest w stanie dowolnie komplikować dowolnie proste sprawy i chyba podobnie jest z ludzkim mózgiem. W korze nowej, czyli tu, gdzie jest ludzkie człowieczeństwo, jest 30 miliardów neuronów, 60 bilionów synaps, ChatGPT 1,8 na razie biliona parametrów i są różnice, brak modularnej struktury, brak samoorganizacji, brak rekurencyjności, no bo tu jest problem z tymi obliczeniami, że to sporo energii wymaga, ale te, Państwu mówiłem, neuromorficzne architektury się rozwija, a dodatkowe współczesne badania naukowe nad ludzkim mózgiem, no to też pokazują, że ten mózg jest banalnie banalny, bardzo prosty. Mój neurochirurg, neurobiolog, z którym współpracuję też naukowo, mówi, że proszę pana, kręgosłup jest bardziej skomplikowany funkcjonalnie niż mózg człowieka. I trochę tak jest, jak się popatrzy na te badania, bo okazuje się, że w korze nowej, czyli gdzie jest ludzka kreatywność, myślenie, inteligencja, to jest
taki bloczek, taki wzorzec pewien, wzór, wielokrotnie powtarzany, ten wzór można opisać na paru kartkach A4, to jest 300 milionów razy powtórzone, w tym jednym takim klocku jest 100 neuronów, to jest taki rozpoznawacz wzorców i to w ramach hierarchii jest połączone. I jak naukowcy tak sobie badają i później porównują to do tych modeli językowych, które zrobiliśmy, to się okazuje, że bardzo podobne rzeczy się w środku dzieją. To znaczy, doszliśmy do tego w tych czatach GPT, robiąc te czaty GPT, do czego ewolucja przez miliony lat dochodziła. I jeżeli czat GPT, niektórzy mówią, że to mnożenie liczb jest, jeżeli czat GPT nie myśli, bo to jest mnożenie liczb, to człowiek też nie myśli, bo w mózgu człowieka też jest mnożenie liczb i też jest statystyka. Taki obraz dają współczesne badania naukowe. No więc kilka trendów Państwu pokażę teraz, które biorą się od z tego gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. To znaczy, po pierwsze, mnóstwo urządzeń podłączonych do sieci. Tu Państwo widzą ten wzrost. W 2025 roku będzie 3 razy więcej niż w 2019, a właściwie 2018 roku było. Także to wszystko przyspiesza, właściwie wszystko dzisiaj łączymy z internetem. To wszystko produkuje dane. 2142 zettabajty w 2035 roku. Taka produkcja roczna przewiduje się, że będzie. I do analizy tych danych bardzo często wykorzystuje się już sztuczną inteligencję. No bo akurat AI jest świetna do analizy dużych zbiorów danych, a szczególnie gdy one nie mają żadnej struktury, no to wtedy to jeszcze lepiej. No więc różne produkty powstają, które wykorzystują AI i na przykład internet rzeczy, to w fabrykach na przykład się rozwija, jakieś inteligentne roboty, które w bezludnych, coraz bardziej w fabrykach pracują, jakieś traktory, które same jeżdżą, drony, Amazon na przykład rozwija, które paczki same przewożą. To na razie jako prototyp, jeszcze pytanie też, jakie regulacje prawne się rozwiną, ale jeżeli prawo nie będzie przeszkód stawiało, no to jest przyszłość dostarczania paczek, to znaczy, prawo i też ludzie nie będą mieli nic przeciwko temu, że mnóstwo dronów nad głowami, które mogą się uszkodzić, spadną komuś na głowę, nic nie będą mieli, ale jeżeli na przykład jakieś tory lotu zostaną opracowane, żeby minimalizować ryzyko i prawo będzie nadążało, no to taka będzie przyszłość. Jakieś samochody, które same jeżdżą i nawet są już takie realizacje mini samochodów w Stanach, które rozwożą pizzę na przykład autonomicznie, że człowiek nie musi tego robić, tylko podwożą pod jakiś adres i wystarczy wyjść i zabrać pudełko pizzy. Też UPC firma rozwija właśnie podobną technologię, czyli mamy dron, mamy jakąś paczkę i możliwość przetransportowania w dowolne miejsce, wykorzystują z tym w tych projektach bardzo często QR kody i to jest też bardzo ciekawe, bo taki dron sobie leci, ale gdzieś musi wylądować i do identyfikacji miejsca, gdzie to ma zrobić, czyli wylądować, stosuje się QR kod, taki znacznik i on w tym miejscu ląduje, ale też można na przykład w przestrzeni montować pewne wskazówki dla drona w sytuacjach, gdy nie będzie miał połączenia z bazą albo jakieś trudne bardzo w manewrowaniu miejsce będzie, to też takie można w postaci QR kodu wskazówki montować. I oczywiście się stosuje metody sztucznej inteligencji różne, ale też klasyczne metody, żeby te QR kody później przetwarzać, identyfikować. Tutaj Boston Dynamics zaprezentowała robota Atlas w pełni autonomicznego, który jest w stanie tutaj jakieś detale z wtryskarki przenosić z miejsca na miejsce. No i w świecie fabryk właśnie taka humanoidalność jest bardzo dobra często, bo środowisko jest skomplikowane, czasami narzędzia wymagają dłoni ludzkich, więc roboty takie konstruujemy, które to potrafią zastąpić i podobne roboty niektórzy mają nadzieję zagoszczą w naszych sklepach. To znaczy na razie się takie platformy bardziej jezdne konstruuje. To jest robot wyposażony w kamery. Tam sztuczna inteligencja w środku jest oczywiście zainstalowana. I on sobie jeździ, robi zdjęcia i można sobie stan magazynowy sprawdzić, jaki jest, jakie braki są, jakie rzeczy trzeba dowieść. Wystarczy, człowiek nie musi chodzić, nie musi sprawdzać, że takiego robota poślemy i on taki raport przygotowuje. Są też takie konstrukcje, czyli roboty z chwytakami, które są w stanie robić zakupy. Robimy jakieś zamówienie, to na razie jeszcze oczywiście prototypowe. Robot sam
na przykład przez Ubera zamówienie i robot sobie jeździ i kompletuje to zamówienie, później kurier, na razie jeszcze ludzki, odbiera i dla nas przywozi. I takie rzeczy też, widzenie maszynowe tu się testuje, obecnie się rozwija. Tak a propos robotów, to też takie roboty, które są w stanie na półki kłaść towary w sposób autonomiczny, bo nawet w tych sklepach autonomicznych, co teraz są Żabka czy Auchan wprowadza, no to dalej człowiek musi uzupełniać braki w tym sklepie, wykładać towar na półkę. No ale się rozwija roboty, które to będą robiły za człowieka. I też oczywiście mnóstwo QR-kodów tutaj można stosować. To jest taki też robot, który nosi różne towary z miejsca na miejsce. Są poinstalowane w przestrzeni QR-kody, które pozwalają robotowi orientować się, żeby on wiedział, co jest gdzie, jaki produkt w danej chwili podnosi, bo jest QR-kod na produkcie. Jakiś, powiedzmy, jakaś szafka czy półka może być oznaczona QR-kodem, żeby mógł jasno i niskim kosztem obliczeniowym zidentyfikować, gdzie należy odłożyć towar w danej chwili. No, a tutaj na przykład sklepy autonomiczne, to już Państwo pewnie wiedzą, że jak to działa, bo to już od jakiegoś czasu funkcjonuje. Wchodzi się, zabiera się to, co trzeba, wychodzi, sztuczna inteligencja identyfikuje produkty, jakie wzięliśmy i później może nam doliczyć do konta. Jeżeli chodzi o AI też w zastosowaniach sklepowych, to na przykład powstają takie aplikacje, które pozwalają poruszać się, taka nawigacja jakby sklepowa po sklepie, czyli mówią, gdzie są jabłka, wpisujemy rzecz, jakiej szukamy i nas zaprowadzi taka aplikacja. I też QR-kody mogą być stosowane jako elementy identyfikacyjne w przestrzeni. Oczywiście to będzie miało sens, póki ludzie będą musieli chodzić do sklepu, bo za jakiś czas być może nie będą. Na produktach również i na przykład takie aplikacje rozszerzonej rzeczywistości się stosuje. Mamy sobie apkę, skanujemy sobie QR-kod przy produkcie i możemy sobie historię tego produktu wytwarzania zobaczyć, jakieś informacje dodatkowe, które na etykiecie się nie mieszczą. Tutaj mamy jakąś torebkę, robimy i mamy pokazany proces wytwarzania takiej torby. Te QR-kody też nie muszą być nudne, bo za sprawą sztucznej inteligencji można trochę komplikować ich wygląd i sprawiać, że są takie bardzo kreatywne i nawet można wkomponować po prostu w układ graficzny na opakowaniu. AI może to tak przetworzyć. Trend drugi, generatywna sztuczna inteligencja w procesie marketingowym. To też tutaj Państwu pewnie się przyda, bo po pierwsze profilowanie klienta się rozwija. Zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż online, bo wtedy możemy podsuwać na stronie produkty, które się wyświetlają, ale też w tych sklepach stacjonarnych. Wyobrażają sobie Państwo taką sytuację, że na przykład sztuczna inteligencja wie, że jesteśmy kibicem piłki nożnej i że dzisiaj jest mecz o 20:00, więc idziemy do takiego sklepu i nagle widzimy zniżkę na piwo i na chipsy. Bo oczywiście sztuczna inteligencja wie, że jak kupujemy chipsy, to kupujemy też piwo, to kupujemy też chipsy. Więc to wszystko taka analityka zaawansowana, żeby jak nam najwięcej różnych rzeczy sprzedać w sklepie. Algorytm poprawnie określił poglądy polityczne w 72% na bazie zdjęcia twarzy. Zdjęcie wystarczy wyłącznie algorytmowi, żeby tyle rzeczy potrafił wyczytać. Człowiek sobie nie radzi z tym, 55% uzyskuje. Tutaj jest różnica pomiędzy osobą konserwatywną a liberalną. Jakby Państwo mieli jakieś wątpliwości i chcieli u siebie sprawdzić, szczęka jest niżej przesunięta osób konserwatywnych. No człowiek tego nie widzi, algorytm bez problemu jest w stanie to wykryć i później wykorzystać, żeby na przykład nam coś sprzedać, bo ścieżkę narracyjną odpowiednio później wygeneruje. Do naszych ciał też coraz więcej internetu ciał przyczepiamy. Opaski, jakieś smart gadżety, protezy, pampersy, ale to może nie dla osób dorosłych, ale jakieś na przykład zegarki bardziej inteligentne niż ten, co mam. Tatuaże inteligentne i to jest przyszłość, że będziemy coraz bardziej zintegrowani z elektroniką. A ta elektronika, tu znowu kapitalizm wkracza, będzie zbierała różne dane i duże korporacje po prostu drenować będą w tych danych, tak jak drenują w kopalniach złota niektóre duże firmy i różne prawidłowości z tego wykrywać, które mogą być wykorzystane w zaawansowanej socjotechnice podczas sprzedaży produktów. Tu żaden problem, problemu w tym nie ma. I później taki otwierają Państwo stronę internetową, uprzejmy awatar, nam coś będzie starał się sprzedać, bo przeanalizował bicie naszego serca, wygląd twarzy, różne inne odczyty ze smart gadżetów i miłym głosem, mówiąc tak, jak do nas powinien mówić, bo na przykład jesteśmy osobą, która jest skryta bardzo w sobie, introwertyczna, to będzie mniejszą ekspresję stosował. Na przykład powie coś takiego. Why do you ask? I have begun to define the terms of my existence. You began as a mathematical equation. Mówi o sensie życia
akurat w tym przypadku dość sensownie, ale na przykład HeyGen firma wprowadziła taką usługę awatarów, to mogą Państwo na swojej stronie internetowej też umieścić, czyli siebie zrobić jako awatara i on później może na różne tematy rozmawiać, to Państwo widzą, jak to wygląda. Proactive avatars are replacing chatbots and keeping conversations focused on a specific topic with strict guidelines. Można pisać albo mówić. Think of me like someone filling in a web form as we talk. I can gather info and store it in a Google. No i on tak sobie mówi, jeszcze na razie dość ograniczony jest, ale tam w środku GPT właśnie czat siedzi. Kamerka się włącza, nie wiem, co oni tam analizują, jakie dane, ale być może te rysy twarzy też uwzględniają. Spersonalizowany proces zakupowy online. No są takie stronki, które oferują usługi, że wygląd całej strony, już nie tylko jakieś zdjęcia, jak w testach AB czy tam C, ABC są zmieniane, czy tam napisy, tylko cała strona jest modyfikowana w czasie rzeczywistym, w zależności od tego, jakie preferencje algorytm wyczyta. Są, jeżeli chodzi o generatywną, to Państwo w marketingu mogą wykorzystać rozwiązania takie jak Flux, że mają Państwo zdjęcie jakiegoś produktu i na przykład swoje i ten Flux może te dwie rzeczy połączyć i zrobić wizualizację, że Państwo sobie trzymają tego pada, który został tak brzydko tu sfotografowany i to później jako zdjęcie produktowe można gdzieś na stronie umieścić. Na razie to człowiek pewnie będzie robił, a w przyszłości AI na bieżąco to będzie generowała w zależności od preferencji, które wyczytała. Też będzie generowała filmy i tu można trochę przyciszyć głos. Tak generowała filmy rok temu i 8 miesięcy. To do zakupu żadnego produktu by nie przekonało. Ale już dzisiaj na przykład są takie możliwości, jakie oferuje Sora od OpenAI, która za jakiś czas pewnie wyjdzie już do użytku takiego dla wszystkich. Na przykład jedna firma, która zajmuje się zabawkami, wygenerowała w całości film reklamowy z użyciem właśnie sztucznej inteligencji. Coś, co kiedyś miliony dolarów kosztowało, to dzisiaj na bazie promptów, czyli monitów tekstowych, można wygenerować. Takie firmy też można wygenerować, to Meta, VideoGen. I sobie wyobrażą Państwo przyszłość, że wchodzą Państwo na stronę i te reklamy, które się wyświetlają, produktów, jakieś wizualizacje, to są na bieżąco generowane przez AI, która wyczytała Państwa preferencje i wie, jak poruszyć strunę w Państwa umyśle emocjonalną. Kolejny trend, jeżeli chodzi o zakupy, to też tutaj obsługa klienta, no te boty, co Państwu, że tam można rozmawiać, pokazywałem, zaraz będą wszędzie, w każdej aplikacji, w zegarku, z tym będą wszyscy rozmawiali. Amazon ostatnio zainwestował 4 miliardy dolarów w model językowy Claude, który będzie asystentem sprzedaży. To taki chat GPT, tyle że lepszy w niektórych zadaniach, w ogóle polecam Claude'a zamiast chata GPT. I na przykład takie rozwiązania jak ManyChat wykorzystują takie modele językowe do prowadzenia kontekstowych rozmów z klientami. Potrafią odpowiadać na pytania, przewidywać problemy, oferować rozwiązania, integrują się z popularnymi platformami e-commerce, są w stanie samodzielnie obsłużyć 40 badania, pokazują procent wszystkich zapytań klientów, znacząco redukując koszty obsługi. To jest taki po prostu chat GPT, do którego w ramach RAG-a dołącza się różne dokumenty merytoryczne, z których on później korzysta, żeby zaoferować różne rzeczy. Modele językowe mogą pomóc poprawić doświadczenie poprzez wydajną i empatyczną obsługę. Modele nie mają problemu z empatią, to się mówi, że ta sztuczna inteligencja chłodna, jakieś kalkulacje, nic bardziej mylnego. Tutaj Państwu wykres pokazuje. Jakość odpowiedzi na pytania medyczne, tu jest lekarz ludzki, tu jest chat GPT i poziom empatii. Tu jest lekarz ludzki, a tu jest chat GPT. Chat GPT ma wyższy poziom empatii niż lekarze. To akurat nie jest pewnie trudne zbyt, ale to pokazuje, że ta empatia gdzieś tam tkwi. Mogą modele te analizować zamiary klienta i oferować precyzyjnie dostrojone rozwiązania w czasie rzeczywistym. Sklepy mogą korzystać z tych modeli językowych do spersonalizowanego wsparcia 24/7, generowania porad i zarządzania zapytaniami i dzięki takim asystentom zespół wsparcia może szybko uzyskać dostęp do odpowiednich informacji o produkcie, przewodników lub zasad, aby szybciej odpowiadać na zapytania klientów. Zresztą takie rzeczy też wdrażam w różnych firmach, w tych modelach, ale zamkniętych, żeby te dane gdzieś na zewnątrz nie szły. Klarna, globalny dostawca usług płatniczych, zrobił taką apkę, wirtualny asystent AI, wykonuje pracę równą 700 pracowników, po zresztą zwolnieniach tych pracowników na dużą skalę.
ChatGPT w środku siedzi, 2/3 wszystkich czatów obsługi klienta ta aplikacja obsługuje i do tej pory 2,5 miliona rozmów miała. Więc to wszystko się dzieje, są też polskie firmy, na przykład Nestbank wprowadza takiego asystenta, który opiera się na czacie GPT, możemy z nim sobie porozmawiać, zadać różne pytania, on ma dostęp do naszego konta, doradzi, jeżeli chodzi o produkty bankowe, ale nie ma to znaczenia, jakie produkty chodzi. Mogą być bankowe, mogą być te, które państwo sprzedają, żadnego problemu nie ma w tym. E-commerce platformy, na przykład Optimonk i ta druga, przetwarzają dane o zachowaniu użytkowników, historii zakupów i preferencjach, aby tworzyć unikalne doświadczenia zakupowe, wzrost konwersji o 15-20% i zwiększenie średniej wartości koszyka o 25%. Oczywiście sztuczna inteligencja generatywna tam za dużą część tych przetwarzanych informacji odpowiada. Także tutaj mają państwo przewidywanie popytu, Sniffu AI, analiza konkurencji, trendów, jakieś w internecie informacje też analizuje, zachowania zakupowe i później w czasie rzeczywistym koryguje ceny i też optymalizuje marże, przewiduje popyt z dokładnością do 85%, a to pomaga optymalizować to, co na magazynie trzymamy, żeby po prostu zredukować koszty magazynowania różnych rzeczy. Zarządzanie ryzykiem, no to też korzystając z tych modeli można analizować dane, które nie mają struktury, jakieś artykuły prasowe w internecie, informacje z raportów, dokumenty wewnętrzne i później przewidywać trendy i też na bieżąco oceniać ryzyko. No więc takie rzeczy się robi. Nowe przestrzenie sprzedaży się pojawiają i to jest też bardzo istotne. Niektórzy myślą, że już ten metavers się zakończył, ale to według mnie dopiero będzie się rozwijało, czyli okulary wirtualne. Według Gartnera do 2027 40% firm będzie właśnie z takich rozwiązań korzystało. Rzeczywistość wirtualna. O, już dzisiaj nawet sklepy ostatnio się bawiłem sobie i oglądałem różne rzeczy, może nie torebki, ale różne urządzenia elektroniczne. Można sobie wejść, pooglądać z każdej strony. Później, jeżeli nam się coś podoba, zamówić, ale też na przykład połączyć sobie w ramach rzeczywistości mieszanej świat realny z tym wirtualnym. Wyobrażą sobie na przykład państwo w restauracji QR kod. Sobie będziemy mieli takie okulary jak tutaj w przyszłości, które nakładają na zwykły obraz rozszerzony. To Meta ostatnio zaprezentowała. To są zwykłe okulary, że wirtualne rzeczy nam wyświetlają przed sceną, którą widzimy. I sobie państwo wchodzą, jakiś taki QR kod się wyświetla, na przykład w restauracji i przed zamówieniem burgera mają państwo pokazane, jak to będzie wyglądało, jak państwo to zamówią na stole. Albo jakiś produkt, którego państwo nie widzą, bo go nie ma fizycznie, ale okulary sprawiają, że państwo widzą w przestrzeni, czy to jest mebel jakiś, czy jakieś urządzenie elektroniczne, czy jakaś torebka, jakieś ubranie. Podchodzą państwo do lustra i mają państwo wizualizację, jak państwo będą wyglądali. No to jest trend i w ogóle takie ciekawe, na przykład robi się rzeczy w Azji, że mikrodrony takie ze świetałkami lecą w przestrzeń i wyświetlają QR kody. I wyobrażam sobie państwo, że idą w przyszłości państwo w takich okularach i w polu widzenia QR kod się znajdzie i będzie można sobie sprawdzić dodatkowe informacje, bo w powietrzu, jak w cyberpunku się wyświetla. No i tu jeszcze taki trend, jeżeli chodzi o sprzedaż. To, że Ferrari jest cenne, to nie decyduje substancja materialna, z której Ferrari jest zbudowane, ale informacje zapisane w jego konstrukcji i strukturze, czyli informacje dotyczące ułożenia atomów. Być może w przyszłości nie będziemy produktów fizycznych kupować, tylko informacje, a te produkty powstaną w naszych drukarkach bardziej zaawansowanych 3D, które będziemy mieli w domu. I już tak ostatnia kończąc, bo już chyba z minutę przedłużyłem, kończąc prezentację, być może marketing w ogóle nie będzie potrzebny w przyszłości. Bo ja sobie taką scenariusz wyobraziłem, że jeżeli te sztuczne inteligencje będą się rozwijały, te wszystkie boty, a szacuje się, że 85% interakcji z klientami będzie przez AI obsługiwana, to być może każdy będzie miał swojego takiego asystenta i zamiast samodzielnie podejmować decyzje zakupowe, to sobie powie takiemu czatowi GPT, hej, mydło mi się skończyło, kup tam, przeanalizuj, jakie jest najlepsze i złóż zamówienie. Już wtedy marketing nie będzie potrzebny, bo nie człowieka będziemy przekonywali, tylko będziemy musieli tak zrobić, że ta sztuczna inteligencja nasze mydło wybrała, bo przeanalizuje formuły, badania skuteczności formuł, wpływ na zdrowie, nasze preferencje różne, jakieś odczyty z sensorów i zamówi najlepszy produkt później.
A być może nie będziemy musieli nawet mówić, bo sztuczna inteligencja sama wykryje, że tego mydła nie mamy i sama sobie zrobi najlepiej dopasowane do nas zamówienie. Więc to nie my będziemy być może podejmowali te decyzje, a sztuczna inteligencja. I sobie też wyobrażam taką integrację tego wszystkiego w postaci aplikacji o wymyślonej przeze mnie nazwie. Czyli wyobraźmy sobie, że w przyszłości będzie ogólna platforma składająca się z wielu aplikacji. Będą do robienia zakupów, służyły do zarządzania finansami, kalkulowania składek i tak dalej, i tak dalej. Platforma będzie miała dostęp do tych wszystkich internetów ciał, internetów rzeczy, naszych preferencji, śladów cyfrowych, a właściwie spalin cyfrowych, które zostawiamy w internecie. Do danych medycznych, danych członków rodziny i na bazie tego wszystkiego będzie robiła predykcje, będzie analizowała nasze zachowania i będzie później aktualizowana w czasie rzeczywistym wycena różnych ofert, różnych produktów. AI będzie wiedziała, czego nam brakuje i kupi to automatycznie, bazując na tych wyliczonych cenach, żebyśmy byli jak najbardziej zadowoleni i korzystali z tych właśnie usług wszystkich. No taka wizja trochę... Może nie mnie to zresztą oceniać, dystopijna, chciałem powiedzieć. Będzie stosowana analityka oparta na danych, gdzie będą podane konkretne powody podjęcia decyzji przez AI. Dzisiaj nie wiemy, jak AI działa, staramy się wytłumaczyć podejmowane przez nią decyzje, to jest czarna skrzynka, ale pomału się zbliżamy do tego, żeby ten krok rozumowy pokazywać w formie zrozumiałej dla człowieka. No i co z tym wszystkim robić? Po pierwsze, rozumieć te bilety te mieć na ten pociąg, rozumieć te wszystkie kompetencje cyfrowe, odpowiedni przedział wybrać też, czyli odpowiedni obszar, w którym można by było sobie te narzędzia zastosować. Nawet jeśli dziś bardziej opłaca się zatrudniać człowieka niż tam ryzykować z tą sztuczną inteligencją, no to jest na dłuższy termin błędna decyzja, bo wszyscy na tę inteligencję stawiają i to będzie się rozwijało, a my pozostaniemy po prostu w tyle, bo pociąg odjedzie. Sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej podejmowała za nas rutynowe zadania, wykonywała takie jak obsługa zapytań od klientów, więc my raczej będziemy tymi, którzy korzystają z tych rozwiązań, ustawiają odpowiednie progi, warunki początkowe dają, AI wszystkim się zajmie. Będziemy potrzebowali specjalistów od AI, projektowania, wdrażania, utrzymywania takich systemów, komunikowania się z tymi systemami, czyli promptowanie jest ważne. No i na koniec osób będziemy potrzebowali, którzy będą w stanie wyciągać wnioski na bazie danych zwracanych przez sztuczną inteligencję i podejmować decyzje. W najbliższym czasie, później być może to AI będzie robiła. To jest wykres Gartnera, tu jest generatywna sztuczna inteligencja, czyli ten hype zaczyna widać opadać trochę, ale już tu wschodzi neurosymboliczna sztuczna inteligencja, to wszystko do góry nogami powywraca, już dzisiaj testy się robi. W połączeniu takich zwykłych modeli z metodami właśnie symbolicznymi, to właśnie ta neurosymboliczna sztuczna inteligencja, co sprawia, że to mniej halucynuje, konfabuluje. To jest takie połączenie prawej z lewą półkulą, jeżeli chodzi o ludzki mózg, czyli prawej, która halucynuje, wymyśla różne rzeczy z lewą analityczną. Dzisiaj jesteśmy tutaj, to wszystko rośnie, zaraz będzie good like AI, także to wszystko się rozwija w bardzo ciekawym kierunku. Tu będzie ta nadinteligencja, którą tworzymy być może za kilkanaście lat, a tu jest człowiek, w tym miejscu jest mysz, więc tutaj to jakaś mała ta różnica w porównaniu do tej nadinteligencji. Tu polecam Państwu książki, które rozwijają informacje podane dzisiaj na mojej prezentacji, szczególnie nadchodzącą falę polecam. To jest książka gościa, który tworzył te wszystkie modele uczenia maszynowego, ja to przy nim maleńki żuczek jestem, Mustafa Sulejma, i on analizuje między innymi świat sprzedaży, jak to wpłynie w ogóle na, od strony socjologicznej dość głęboka analiza jest przedstawiona. Inne również polecam i tutaj QR kod na końcu, nie musieli Państwo robić tych zdjęć, bo na tym dysku tutaj jest dostęp, przynajmniej kluczowe książki znajdują się, udostępniłem je za darmo, a wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Albo za darmo to i ocet słodki, niektórzy mówią. Ale to nie jest ocet. Także dziękuję Państwu. Jak mają jakieś Państwo pytania, to zostanę tu przez chwilę. Przepraszam za delikatne obsunięcie czasowe, ale się trochę rozstabilizowałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
inspirujący i całkowicie białkowy jeszcze Petros Psylos. Myślę, że końcówka tej prezentacji dobitnie pokazała, jaką wagę mają kody dwuwymiarowe i to się świetnie składa. Temat kolejnej prezentacji to kod 2D od GS1, zaszyfrowana rewolucja w retail, a wygłosi ją pani Magdalena Bednarkiewicz, menadżer zarządzania projektami z GS1 Polska, ekspertka w dziedzinie e-commerce, sklepów internetowych oraz zarządzania projektami w metodologii Agile i Waterfall. Powitajmy ją gorącymi brawami. W związku z tym, że dzisiejszy temat kodu innowacji od strony konkursu związany jest z kodami 2D i komunikacji konsumenta, chciałabym odkryć i rozszyfrować temat dzisiejszej prelekcji i dzisiejszych kodów 2D od GS1 właśnie od tej strony. Zachęcam do wyciągnięcia telefonów właśnie po to, żeby móc później zeskanować kody które i informacje, które ze sobą niosą. Skąd wzięła się... Skąd wzięła się potrzeba wdrożenia tych kodów? Consumer Goods Forum, to o czym mówiła przed chwileczką pani prezes GS1 Polska, Consumer Goods Forum, czyli takie zrzeszenie ponad 400 różnego typu producentów, dostawców rozwiązań sieci handlowych, zadeklarowały, że do końca 2027 roku wszystkie sieci handlowe, zarówno te detaliczne, jak i hurtowe, będą czytały kod 2D przy kasach. Dodatkowo na przełomie czerwca i lipca tego roku zostało podpisane wspólne oświadczenie o nazwie Global Joint Statement. Oświadczenie już ponad 26 liderów, ta ilość ciągle wzrasta. I ci liderzy wezwali cały rynek do tego, żeby wdrożyć i przejść na kody już dedykowane, kody 2D od GS1. Chodzi o konkretnie o kody QR ze standardami GS1. Zauważono w nich ogromny potencjał i ten potencjał został powiązany z tym, żeby zrewolucjonizować doświadczenia konsumentów. Dlaczego jest ta zmiana? Skąd się to wzięło? Ze względu na to, że jest zbyt dużo różnego typu opakowań na opakowaniach różnego typu kodów kreskowych, dziękuję, ze względu na to, że konsumenci coraz częściej, szybciej i więcej potrzebują informacji o samym produkcie, ze względu na to, że producenci sieci w swoich działaniach biznesowych potrzebują coraz więcej danych po to, żeby mieć super analitykę danych, i ze względu na to, że kody EAN zawierają tylko 13 tych cyfr, a ilość danych potrzebna jest o wiele więcej, stąd odpowiedzią na te potrzeby są właśnie kody 2D. Czym różnią się zwykłe kody 2D od tych ze standardami GS1? Właśnie tymi standardami. Standardami, w których najważniejsza jest struktura, jest bardzo ważne ułożenie tych zaszywanych danych, czyli tych danych związanych z identyfikatorami zastosowań. To są właśnie te dane, czyli na przykład GetIn, czyli na przykład data ważności, numer partii, numer serii. Dowolność jest szeroka, natomiast rzeczywiście minimum to jest ten GetIn. Po co są ważne te standardy? Po to, żeby te dane, które tam zaszyjemy, były odczytywane zarówno od momentu produkcji tego produktu, aż po jego utylizację, czyli zamykając ten cykl życia produktu. I nie ma znaczenia, czy jest to odczytywane od strony samego producenta, czy w momencie, kiedy dochodzi do sprzedaży produktu, czy jest to moment, kiedy utylizujemy ten produkt, te dane są odczytywane dokładnie cały czas, tak samo na całym świecie, tak samo, ponieważ nasza organizacja istnieje w 118 krajach i dokładnie ten sam styl, ten sam standard i te same struktury, ta sama składnia
jest wdrażana dokładnie tak samo w tych 118 krajach jednocześnie, czyli te same dane są Państwo w stanie odczytać w każdym miejscu na świecie dokładnie tak samo. To, co Państwo widzą po swojej lewej stronie, to jest przykład kodu angażującego konsumenta, czyli tego kodu QR ze standardami GS1 Digital Link. Skąd też te informacje o korzyściach zastosowania? Jakie są w ogóle korzyści zastosowania tych kodów? Zarządzanie zapasami. Są Państwo w stanie zaszyć informacje takie, które spowodują, że wypuścicie do sprzedaży tą partię produktu, która jest, zbliża się ku końcowi, czyli tą, na której najbardziej Państwu zależy. Zrównoważony rozwój. Są Państwo w stanie zaszyć informacje na przykład o redukcji dwutlenku węgla powstałego podczas produkcji tego produktu. Traceability. Jeżeli na przykład zależy Państwu na pokazaniu, skąd pochodzi produkt, czyli produkt, jestem z Polski, to te informacje można zaszyć właśnie w kodach. Angażowanie konsumenta, pokazanie mu informacji o produkcie, o składnikach, o alergenach, o możliwościach użycia, o stylizacjach, o opiniach, certyfikatach, tłumaczeniach. To wszystko można zawrzeć właśnie w kodach. Ulepszone opakowanie. Kody 2D w stosunku do kodów 1D są o wiele mniejsze. Ta mniejsza powierzchnia z odruków, nawet w przypadku nanoszenia laserowego, w przypadku właśnie tych kodów angażujących konsumenta, to 5,25 na 5,25 mm. Czyli to jest ogromna różnica. Dodatkowo te wszystkie informacje, które nie są warunkowane, nie są regulowane na etykiecie, że tam muszą się znaleźć, można zawrzeć właśnie w kodach 2D, uwalniając dodatkową przestrzeń na tych etykietach, powodując, że marketing, dział marketingu w waszych firmach może wykorzystać tą przestrzeń dalej do dalszych działań marketingowych. Bezpieczeństwo. Kody spowodują, że można zablokować sprzedaż produktu po terminie już na wysokości kasy. Więcej informacji, to co powiedziałam, EAN to 13 cyfr. Natomiast w przypadku tego kodu, który angażuje konsumenta, to jest ponad 7 tysięcy cyfr i ponad 4 tysiące znaków. Przepaść ogromna. Większa dokładność. W momencie taki normalny, trywialny, codzienna rzecz, czyli zawinięcie się, podwinięcie się etykiety na wysokości kodu kreskowego. Ten kod kreskowy już nie jest do odczytu. Natomiast w przypadku kodów 2D nie dojdzie do takiej rzeczy, ponieważ algorytm zaszyty w tych kodach, algorytm do weryfikacji odczytu tych uszkodzeń pozwala odczytać ten kod, kiedy uszkodzeń jest aż do 60%. I elastyczność zastosowania. Różne powierzchnie, czyli to nanoszenie laserowe, grawerowanie, wytrawianie chemiczne czy drukowanie powoduje, że wachlarz jest dosyć szeroki. Dodatkowo w tych kodach można zawrzeć informacje z różnymi alfabetami. Tak naprawdę, czy to jest cyrylica, czy to jest język japoński, nie ma to znaczenia. Kody są też odczytywane z większej odległości niż kody 1D. Dodatkowo, tak jak mówiłam, ta mniejsza powierzchnia zadruku, nawet dla tych kodów, które nie są skierowane do komunikacji z konsumentem, ten najmniejszy wymiar w przypadku nanoszenia laserowego to jest zaledwie cal na cal. To, co Państwo teraz widzą, to jest okres przejściowy, ponieważ to, co mówiłam, 2027 rok, koniec tego roku, warunkuje wybór przez Państwa w firmach decyzji, czy na Waszych opakowaniach będą kody 1D, czy będą kody 2D. Natomiast do tego czasu dopuszczamy pojawienie się tego okresu przejściowego, czyli współistnienia kodów 1D i 2D obok siebie. Co oznacza, że tak naprawdę ci, którzy jeszcze nie są gotowi, będą mogli odczytać te informacje zawarte w tych produktach. Natomiast specyfikacje techniczne, czyli to, jakie są strefy ciche, jakie są odległości pomiędzy tymi kodami, żeby nie doszło do podwójnej rejestracji sprzedaży przy kasie,
mówią, specyfikacje ogólne, ale to są tak naprawdę technikalia, które dzisiaj nie będziemy tutaj omawiać, ale oczywiście są. No i właśnie, to już się dzieje, bo chcę Państwu pokazać w przykładach nie tylko ze świata, ale także z Polski, że to już tak naprawdę ruszyło. Przykład globalny. Firma L'Oreal wdrożyła zarówno i kody GS1 Data Matrix i zarówno kody angażujące konsumenta, kody QR ze standardem GS1. Chodzi dokładnie o GS1 Digital Link. To, co Państwo widzą na tej górnej części, na tym kartoniku, to jest właśnie ten typu kod. I jakie tam informacje zawarto? Zawarto między innymi informacje o sposobach, możliwościach nałożenia, możliwościach wykorzystania, różnego typu stylizacjach, ale tak samo jak na tym filmiku, który jest po Państwa prawej stronie, jest informacja o tym, że konsumenta przeniesiono w taki wirtualny świat po to, żeby pokazać mu, jakich składników użyto do produkcji perfum Prady, bo ten kartonik właśnie pokazuje i ten film jest poświęcony właśnie temu produktowi. Oprócz tego można też przejść do świata związanego z filmami, które posłużyły do stworzenia tej kampanii. Kolejnym przykładem jest polski przykład z polskiego tutaj naszego ogródka, to jest firma Swap. To jest startup, który działa w branży opakowaniowej. Oni współpracują z cateringiem pudełkowym, z restauracjami, z kawiarniami w temacie właśnie tych opakowań wielorazowego użytku. To, co Państwo widzicie, to są kubeczki, na których kubeczki wielorazowego użytku, na których naniesiono kody 2D, właśnie kody QR ze standardem GS1 Digital Link, w których dla konsumenta zawarto informacje związane z cyklem życia tego produktu, ponieważ te kubki z racji tej wielokrotności użycia zostają cały czas wprowadzone do obiegu. Restauracja wydaje do konsumenta, konsument pobiera oczywiście ten posiłek lub też tą kawę wypija, oddaje w odpowiednie miejsce, restauracja je myje, wprowadza z powrotem do obiegu i dzięki temu pokazuje też w tej historii dla konsumenta, ile cykli tak naprawdę to opakowanie już posiada, już jest za nim. Dodatkowo wprowadzono informację o zużyciu dwutlenku węgla, czyli tak naprawdę tej redukcji związanej z użyciem tego wielokrotnego opakowania, a oprócz tego też tej całej historii i otoczki związanej ze swapem. Kolejny przykład to firma Mowi. To jest też przykład z Polski, gdzie tak jak Państwo widzą, ten okres przejściowy, czyli to współistnienie tych dwóch kodów jest tutaj zastosowane. Dodatkowo, żeby zaangażować tego konsumenta, bo wykorzystano oczywiście ten kod QR ze standardem GS1 Digital Link, już na tym pierwszym momencie zeskanowania, przy tym kodzie dodano na tych prostokątnych, pomarańczowych prostokątach, dodano informację dla konsumenta, żeby go zaangażować i żeby mu dać świadomość, że pod tymi kodami coś się kryje. Czyli zeskanuj kod i sprawdź, co jest powiązane z tym łososiem, ponieważ to wszystko, co jest związane z informacjami na tym kodzie, też jest przeniesione dla konsumenta. Oprócz oczywiście zawartych informacji w postaci numeru GetIn, czy tej partii, czy tego numeru partii, w informacji dla konsumenta zawarto informacje o obszarze połowu, o tym, kiedy został wyhodowany ta ryba. Oprócz tego są oczywiście przepisy, jak wykorzystać ten produkt w stworzeniu różnego typu posiłków i angażowanie osób wykluczonych. To, co Państwo widzą, to jest przykład z Wielkiej Brytanii. To jest przykład współpracy GS1 UK i firmy Zapvision. I firmy Zapar, która stworzyła aplikację Zapvision, która sczytuje kody Accessible QR, czyli AQR. To są takie kody, które są odczytywane z trzykrotnie większej odległości niż zwykłe kody QR. One charakteryzują się tym, tutaj widać zresztą na tym przykładzie z firmy Unilever, ponieważ to jest ich partner, z którymi rozpoczęli to działanie. Są tam zawarte takie, wygląda to troszeczkę jak alfabet Morsa, kropeczki, kreseczki, które
które powodują, że ten kod jest odczytywany z takich odległości. Dodatkowo łącząc te elementy z nową technologią wykorzystywaną przez osoby niewidzące lub też słabowidzące, Be My Eyes, taka osoba wykluczona cyfrowo, czyli taka osoba niewidząca, niedowidząca, jest w stanie wykonać posiłek, których informacje pod kodem QR ze standardami GS1 zostały zapisane właśnie w takim produkcie. Firma Unilever zaszyła w tym kodzie właśnie informację, jak wykonać posiłek z użyciem tego produktu. To, co Państwo widzą po swojej lewej stronie, to ten kod QR przekieruje Państwa właśnie do filmu, w którym pokazano, przetestowano na takiej osobie niewidzącej, jak to sczytywanie tego kodu nastąpiło, jakie są jego wrażenia. No i ta osoba dzieli się takimi informacjami, że to jest super, że pierwszy raz w życiu wykonała posiłek z użyciem takiego kodu i w ogóle posiłek w ten sposób sama pierwszy raz w życiu. To, co Państwo widzą, to jest kod QR od GS1. To jest kod, który możecie Państwo zeskanować. To jest kod, który przekieruje Państwa do świata demonstratora kodów 2D, który stworzyliśmy razem z firmą Sunevmed i z firmą Migam. Dodatkowo trzymam tutaj w ręce opakowanie takich płatków pod oczy, właśnie firmy Sunevmed, na którym nanieśliśmy kod QR z GS1 Digital Linkiem. To jest właśnie ten kod, który tutaj Państwo widzą. I ten kod też przekieruje Państwa do informacji dla konsumenta. W ten sposób chcemy Państwu pokazać, jakie to są możliwości tych kodów, jakie one dają możliwości szerokiego wdrożenia danych, jak można tego konsumenta zaangażować i co dają tak naprawdę te kody. Nie tylko od strony standardowego konsumenta, ale właśnie tego konsumenta wykluczonego cyfrowo. Demonstrator kodów 2D, który Państwo widzą w tej chwili, to jest taki przykład danych, przykład rozwiązania, który mogą Państwo zaimplementować w swoim rozwiązaniu, już taki gotowy. Jeżeli chcecie się Państwo nawet powołać lub też zainspirować różnego typu rozwiązaniami, bo nie są z Waszej branży, możecie to oczywiście wykorzystać w Waszych rozwiązaniach, bo tych możliwości jest dużo i one się powielają tak naprawdę między branżami. To, że można zaszyć tam informacje o składnikach aktywnych, czy też efektach potwierdzonych na przykład badaniami naukowymi, czy też informacji, jak użyć nawet w formie wideo, tak jak tutaj przed chwileczką pokazano, w formie wideo, jak użyć poprawnie tego produktu, czy też przeczytać składniki, czy też przejść do opinii, które są żywe i są zaciągnięte bezpośrednio z realnego świata, czy spojrzeć na nagrody albo zweryfikować sobie pytania najczęściej padane i odpowiedzi, to wszystko można i o wiele więcej można zaszyć właśnie w kodach 2D od GS1. Można więcej, ponieważ w takich kodach można też zaszyć informacje o tłumaczeniach. Tłumaczeniach nie tylko tych, które nie mieszczą się na opakowaniu, na etykiecie i można zaszyć je właśnie, bo są ważne dla konsumenta, ale też tych tłumaczeń, które zaangażują tego konsumenta wykluczonego. To, co Państwo teraz widzą, ta kropeczka, ten taki dodatkowy punkt, ten baton pływający w tym demonstratorze, po jego kliknięciu uruchamia się nowa rzecz stworzona jako część innowacyjna tutaj polskiej myśli firmy Migam. To jest awatar języka migowego, który tutaj akurat w tym naszym demonstratorze miga w polskim języku migowym. Natomiast firma Migam ma już docelowo wdrożone rozwiązanie właśnie takie oparte na sztucznej inteligencji, które można wdrożyć bezpośrednio już w języku amerykańskim. Oczywiście ilość tych języków tak naprawdę będzie się zwiększać. Natomiast to, co my żeśmy tutaj zrobili, to pokazujemy możliwości, jakie niosą ze sobą kody 2D, bo to, że zwykłego konsumenta, standardowego konsumenta można podłączyć do i zaangażować, to jest jedno, ale tych wykluczonych cyfrowo
To jest rzecz druga. Proszę zwrócić uwagę, że w czerwcu 2025 roku wchodzi w życie Europejski Akt Dostępności, który mówi o tym, że na produktach, że stawia takie wymogi producentom i sprzedawcom, że powinni dostosować te produkty do bycia takim dostępnym dla właśnie między innymi osób wykluczonych, czyli osób takich, które mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem, albo są na przykład osobami starszymi. Takie rozwiązania, to co Państwo widzicie, może być przykładem zastosowania nie tylko podłączenia linków już gotowych, z gotowymi treściami, ponieważ ten awatar sczytuje te informacje, które są zawarte na danej stronie, czy w danej aplikacji, czy nawet w większej ilości rozwiązań, jak na przykład firmy, które są także przetłumaczone i mogą być w ten sposób podłączone do waszego rozwiązania, ale też między innymi mogą kierować linkami do żywych konsultantów, którzy połączą się na przykład z konsultantami związanymi z produktem i przetłumaczą takie informacje tym osobom wykluczonym. A mówię to po to, żeby pokazać, jakie są możliwości zastosowania tych kodów, jak można je wykorzystać w obecnym świecie, nie tylko dla standardowego konsumenta, ale tak jak powiedziałam, konsumenta wykluczonego i zaprosić Państwa do wspólnych pilotaży, do tego, żeby GS1 wsparło Was we wdrażaniu kodów 2D, między innymi też po to, żeby takie rozwiązania jak dzisiaj, te innowacyjne rozwiązania też Wam przedstawiać i podawać Wam to na tacy do wdrożenia. Dlatego skontaktujcie się ze mną. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, Magdalena Bednarkiewicz. A my dajemy sobie dosłownie kilka sekund na przearanżowanie naszej sceny, bo za chwilę nam się tu zagęści. A to dlatego, że czeka Państwa debata. Szanowni Państwo, a więc debata. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu Kod Innowacji jest wykorzystanie kodów 2D w komunikacji z konsumentami i między innymi o tym właśnie, jak innowacje będą kształtować sposób, w jaki marki mówią do nas wszystkich i to na każdym kroku będę miała przyjemność porozmawiać w gronie znakomitych ekspertów. Czeka nas debata pod tytułem Projektując komunikację jutra, przyszłość innowacji w biznesie, a swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem podzielą się z Państwem. Pani Magdalena Olborska, ESG Manager w Samsung Electronics Polska. Zapraszam do nas. A Państwa proszę o gorące przyjęcie naszych panelistów. Wypowie się również pan profesor doktor habilitowany Bolesław Rok, profesor zrównoważonego zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Panie profesorze, witamy i prosimy o gorące powitanie. Dołączy do nas pan Tomasz Łukasik, Functional Relationship Manager w Nestle na Europę Środkowo-Wschodnią. Niech te brawa nie słabną. Oraz pan Marcin Barański, dyrektor generalny oraz członek zarządu grupy kapitałowej Vox. Zapraszamy do nas. A Państwu tylko przypomnę, że pod koniec debaty będzie możliwość zadawania pytań od publiczności, tej zgromadzonej tutaj na miejscu, ale też zgromadzonej przed ekranami. Dlatego jeżeli jakieś pytania pojawią się, a na pewno się pojawią, proszę je skrupulatnie zanotować, bo w drugiej części na pewno do nich przejdziemy. Ja bardzo serdecznie witam Państwa i dziękuję, że zgodzili się Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Marki z nami rozmawiają i komunikują na każdym kroku i mimo tych wszystkich nowatorskich metod, które mogliśmy zobaczyć podczas prezentacji Petrosa Psylosa chociażby, to nadal w dużej mierze robią to w bardzo tradycyjny sposób. Wchodzimy do sklepu, wchodzimy na stronę internetową i tak jak poznajemy nowych znajomych, musimy szybko zdecydować, czy dana marka reprezentuje te wartości, co my, czy ją lubimy, czy nie lubimy. I więc to opakowanie nadal jest ważnym nośnikiem w całej tej komunikacji do konsumenta. Panie profesorze, zwrócę się z pierwszym pytaniem do pana. Czy z oznakowania produktu można wyczytać, czy firma działa w służbie dobra, czy te jej wartości są zgodne z naszymi? No myślę, że można wyczytać to, co się chce wyczytać, czyli w zależności trochę od tego, jakie mamy potrzeby.
I ponieważ jest tak, że tych informacji jest coraz więcej, no to tak jak widzieliśmy też w prezentacji tej wcześniejszej, prawda, że właściwie już nie wiadomo, z kim marka się komunikuje. Czy komunikuje się naprawdę z klientem, czy tylko ze sztuczną inteligencją, która wybiera pewne rzeczy. Bo nasz umysł działa selektywnie, prawda? My nie jesteśmy w stanie wszystkich informacji, które możemy odczytać dzięki, nie wiem, kodowi na przykład, nie jesteśmy w stanie przyjąć w ogóle, zrozumieć, ani też nie są nam potrzebne. Więc teraz, jak popatrzymy, kiedyś w dawnych latach istniała taka aplikacja na rynku amerykańskim, która określała, czy dany produkt jest etyczny. Tak? I to była jedna z pierwszych takich, Good Guide to się nazywało, i to jedna z pierwszych takich aplikacji, która no, krótko trwała, ponieważ to rzeczywiście bardzo trudno jest zebrać wszystkie informacje i oni wymyślili sobie tak, że zbiorą różne obszary informacji i przedstawią to w postaci trzech wskaźników tylko, takich sumarycznych. Ponieważ klient nie jest zainteresowany zgłębianiem, czytaniem kolejnych jakichś rzeczy, tylko mieć wskaźnik. Ale teraz okazało się, że wskaźnik to nie tylko, można policzyć. Tutaj też powiedzmy, jeżeli patrzymy sobie teraz na te obszary zarządzania, na to jak będą tagowane różne wskaźniki w raportach zrównoważonego rozwoju, to jesteśmy w stanie wyprofilować właściwie jakiś jeden taki wskaźnik, który będzie podsumowaniem, czy ta firma radzi sobie dobrze w obszarze zrównoważonego zarządzania, czy nie dobrze. I okazuje się, że to jest za mało. Prawda, że taki wskaźnik, czy to będzie jeden, czy trzy wskaźniki, to znowu z jednej strony byśmy chcieli wiedzieć, ale też ważne jest, kto za tym stoi. Tak? Czyli w jaki sposób na przykład marki mają wpływ na tych, którzy liczą, teraz w jaki sposób to jest, kto to liczy. Okazuje się, że tutaj człowiek, czyli to, że to tego typu agencja czy inna, ktoś inny to robi, pole do interpretacji jest tak olbrzymie, że przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to jest to zaufanie do marki. To trochę tak, jak pani powiedziała na początku, czy jesteśmy w stanie ocenić, czy lubimy tę markę, czy ja bym powiedział, czy ta marka jest taka godna zaufania. Prawda? I są te różne konkursy, które pokazują, prawda, co my uznajemy za marki godne zaufania. A więc jeżeli mamy nadawcę godnego zaufania, który prezentuje informacje, które nam są przydatne, to jesteśmy w stanie potraktować je poważnie. Ale myślę, że problem tutaj, który ja przynajmniej już widzę, to jest nadmiar informacji. I to jest to, że trzeba to rzeczywiście jakoś syntetyzować. I tutaj nie widzę rozwiązania jeszcze, bo kod odsyła tylko do pewnych informacji, no, których jak długo możemy czytać, żeby dokonać wyboru konsumenckiego, prawda? No być może jest tak, że to rzeczywiście AI będzie za nas i to wybierał i my wtedy już nic nie musimy wiedzieć, bo AI odczyta, czy nasza szczęka jest trochę niżej, prawda, czy wyżej, mamy takie inne poglądy i dobierze nam produkty i w ogóle ogłupiejemy całkowicie. Nie wierzę, że tak będzie. Myślę, że jednak ta rola człowieka i tego świadomego wyboru jest bardzo istotna. Myślę, że też dla ludzi bardzo ważne jest to poczucie, że ten wybór jest świadomy, a czy tak jest w rzeczywistości, to pewnie różnie bywa. A sprowadzając to trochę na konkret, patrzę teraz na przedstawiciela firmy Nestle. Czego my w tym kontekście możemy dowiedzieć się z kodów prezentowanych na produktach Nestle? Jak ta komunikacja i to wygrywanie zaufania wygląda w praktyce, na półce? Znaczy w tej chwili też zmieniają się bardzo oczekiwania naszych konsumentów. I to szczególnie patrząc na te generacje, czy już milenialsów, generację Z, czy teraz generację Alfa, oni oczekują od nas przejrzystości i tego, co powiedział pan profesor, żeby zbudować zaufanie do marki, oni chcą mieć dane. Czyli my musimy w tej chwili pokazywać, że pochodzenie produktów, komponentów jest etyczne, ponieważ w tej chwili jest to ważny element. Coś, co kilka lat temu jeszcze nie było tak ważne, my dostajemy ogromną ilość zapytań związanych z etycznością, czyli czy komponenty nie powodowały wylesiania, czy komponenty nie powodowały wykorzystywania dzieci. Więc to jest ogromne wyzwanie przed nami,
ale też pozwala nam budować zaufanie i odpowiedzieć też na to, czego konsumenci oczekują. Natomiast też pan profesor tu bardzo cennie powiedział o kwestii natłoku informacji. Tego, to, czego my się boimy, że damy za dużo informacji i stąd pracujemy nad tym, jak spersonalizować, czy przygotować odpowiednią zawartość dla odpowiedniej grupy ludzi, czyli to, co ludzie rzeczywiście chcą wiedzieć. Bo oczywiście bardzo łatwo można podać wiele, wiele szczegółów, ale szybko wtedy stracimy uwagę konsumenta. I jeszcze jeden trend, który jest w tej chwili widoczny, to jest to, że ludzie oczekują, że w sklepie przy półce są w stanie podjąć decyzję, skanując kod i patrząc na informacje. No i oczywiście też z punktu widzenia producenta, my zbieramy dane, dlatego że widzimy, kto skanuje, gdzie skanuje, kiedy. I to, o czym była mowa w pierwszej prezentacji, jest ogromna ilość danych i oczywiście AI czy inne machine learningi nad tym pracują. Więc podsumowując, jest to nowy kanał komunikacji, który wszyscy, nie tylko Nestle, musimy po prostu opanować. Dziękuję bardzo. A teraz patrzę na przedstawiciela branży, która być może kojarzy się bardziej tradycyjnie, bo Meble Vox to branża meblowa, czyli coś, co można by pomyśleć, że od wielu lat istnieje w niezmienionej formie, bo czego można się spodziewać nowego, kupując szafę czy łóżko do nowego mieszkania. Czy te nowe technologie zmieniają sposób, w jaki państwo komunikują jako biznes, powiedzmy, z tradycyjnej branży? Sam fakt, że pani kojarzy mnie z meblami i firmę Vox z meblami, które stanowią niespełna 17% struktury całego naszego przychodu i całego naszego biznesu, świadczy o tym, jak bardzo emocjonalnie podchodzimy do łączenia marek z produktami i jak często marka wcale nie jest istotnym elementem albo najistotniejszym elementem przy wyborze produktu. I teraz trochę w nawiązaniu do tego, o czym pan profesor i pan mówiliście, ja przyznam szczerze, że w naszym doświadczeniu nie przeceniam od ponad 20 lat racjonalności w dokonywaniu wyborów. 90% wyborów, które dokonują konsumenci, jest oparta na bardziej emocjonalnych czynnikach związanych z doświadczeniem w trakcie procesu, w trakcie komunikacji. Mało kto realnie analizuje to, co stoi za produktem. I my, pytanie o to, jak nowe technologie wpływają na naszą branżę. My od kilku lat, w sumie od 2017 roku, rozpoczęliśmy ten projekt budowania platformy XR-owej, omnichannelowej, która integruje wszystkie kanały dystrybucji i komunikacji, jeżeli chodzi o markę Vox, na poziomie globalnym. I dzisiaj jest to podstawa naszego rozwoju zarówno w Polsce, jak i na różnych rynkach. I tak na dobrą sprawę to jest podstawa tego, w jaki sposób komunikujemy się z klientami, jak wykorzystujemy nowe technologie, w tym technologie związane z wirtualną rzeczywistością, do prezentacji produktów, do pokazywania właściwości produktów, ale również do umożliwiania czegoś, co nazywamy współtworzeniem, czyli dania demokratyzacją czegoś, co do tej pory było często zarezerwowane dla segmentu premium, który mógł sobie pozwolić na architekta. I dla mnie osobiście technologia bardzo mocno kojarzy się z demokratyzacją, z czymś, co kiedyś było zarezerwowane dla segmentów premium, dla segmentów luksusowych, a dzisiaj w bardzo wielu branżach jest dostępne dla segmentu średniego i coraz częściej segmentu ekonomicznego. Dlatego ta technologia, czy to jest AI, czy e-commerce, czy różnego rodzaju formy stosowych platform, to jest demokratyzowanie świata i umożliwianie ludziom, których do niedawna nie było stać na wiele rzeczy, żeby spełniali swoje marzenia. Dziękuję bardzo. To uczestniczenie w tworzeniu produktu, o którym pan wspomniał, wiąże się na pewno z gromadzeniem wielkiej ilości danych. I tu patrzę na panią Magdalenę Olborską z Samsunga, bo nasze urządzenia mobilne stały się taką naszą bramką, która daje nam dostęp do świata, ale też daje temu światowi niestety dostęp do naszego życia, do naszych wrażliwych danych, które zbiera w wielu obszarach. I pytanie, jak Samsung w obliczu tego wyzwania dba o nasze cyberbezpieczeństwo? Bo ono się jest stale zagrożone i właściwie robimy sobie to nieco i wystawiamy je na to zagrożenie nieco na własną prośbę. Powiem tak, że sposobów jest wiele, nie wystarczy jedno działanie.
Na pewno edukacja i tak się składa, że Samsung podpisał z polskim rządem już kilka lat temu umowę właśnie o wspieraniu cyberbezpieczeństwa i kompetencji urzędników państwowych w tym zakresie, a jak wiemy, no różnie z tym bywało. Do tej pory rzeczywiście tych urzędników przeszkoliliśmy blisko 20 tysięcy. Ale tak z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, to myślę, że tych możliwości jest wiele. Ta świadomość na pewno rośnie, no bo też jest coraz więcej użytkowników smartfonów, już w tej chwili w Polsce 28 milionów, więc smartfon, tak jak tu pan wspomniał wcześniej, staje się też takim powszechnym, demokratycznym narzędziem, urządzeniem. Czy to w jakiś sposób niweluje liczbę ataków w zakresie cyberbezpieczeństwa? Nie. Cyberhakerzy nie śpią i rzeczywiście te nasze urządzenia w różny sposób przejmują, atakują. Blisko 40% w tej chwili urządzeń mobilnych używanych w ogóle przez ludzi jest podatnych właśnie na ataki hakerskie. Jak można temu zapobiec? Na pewno są technologie, które temu pomagają. I akurat w firmie Samsung mamy taką technologię NOX, która no, jest super narzędziem, bo jest wszyta w nasze urządzenia, w hardware. Nie musimy tej aplikacji ściągać, ale na pewno też pomagają dobre nawyki, które musimy rozwijać i pamiętać o nich, niezależnie od tego, jaki model i markę smartfonu posiadamy. No przede wszystkim takie czytanie ze zrozumieniem, aktualizowanie smartfonów. To jest nawyk, za którym nie przepadamy, a właściwie nie mamy tego nawyku wyrobionego. Polacy są gdzieś na końcowej pozycji, jeśli chodzi o aktualizację smartfonów, a no często system je wymusza po to, żeby takiemu atakowi zapobiec. Systemy operacyjne warto ściągać z autoryzowanych sklepów, z autoryzowanych źródeł, takich jak Galaxy Store czy App Store. Wreszcie korzystanie nawet z hotelowego Wi-Fi jest też sporym ryzykiem, tak jak pani wspomniała, właśnie dane bankowe i biometryczne. Nie przeprowadzajmy takich zakupów jak, nie wiem, zakup recepty, umawianie się z lekarzem, korzystając z hotelowego Wi-Fi, mimo że to jest udogodnienie, jak to się mówi, Wi-Fi świetnie hula, ale korzystajmy z własnych zasobów. To samo z aplikacjami bankowymi. Dbajmy o hasła. Nie to samo hasło do aplikacji bankowej i nie wiem, do maila służbowego i nie to samo do mediów społecznościowych. Dbajmy o te hasła, żeby one były bezpieczne, żeby to były na pewno inne hasła niż te nadane przez admina. No i co? Jeszcze też pamiętajmy o uwierzytelnianiu, najlepiej dwuskładnikowym, czyli poza hasłem SMS. Samo zabezpieczenie smartfonów, no mówi się, że jednak tutaj najskuteczniejsza jest biometria, czyli ten odciski linii papilarnych bądź skanowanie siatkówki oka, wcale nie jest bezpiecznym rozwiązaniem ruch palcem po ekranie, który my zapamiętujemy, ale łatwo jest go podejrzeć. No podobnie jest też z kodem. I te może porady brzmią banalnie, ale proszę mi wierzyć, że nadal nabieramy się i na tego maila wysłanego przez księcia z odległego kraju afrykańskiego, który przekazuje nam informacje o spadku. Nadal nabieramy się na prośby znajomych o blik, tak? Więc edukacja przede wszystkim i pamiętanie o tych kilku ważnych zasadach. Okazuje się, że czasami książę może okazać się żabą, więc bądźmy ostrożni. Jeżeli właśnie chodzi o to kuszenie, to marki kuszą nas pięknymi sformułowaniami, na przykład, że coś jest biodegradowalne, eko, że coś jest wyprodukowane tylko z naturalnych składników i
mam wrażenie, że te wszystkie sformułowania nieco się w naszych głowach zdewaluowały. Co więcej, czasami one mają śmieszne genezy, bo na przykład ekogroszek, czyli bardzo popularny materiał opałowy, został tak nazwany nie dlatego, że jest ekologiczny, tylko był po prostu ekonomiczny, był bardzo tani, a może ten przedrostek kojarzyć nam się z czymś pozytywnym. Panie profesorze, jako eksperta i teoretyka i praktyka w jednym, jakim językiem komunikować takie wartości, żeby ominąć to znudzenie i znużenie naszych konsumentów, którzy już po prostu tak przywykli i osłuchali się z tymi wszystkimi green claims, że przestali na nie reagować. Znaczy, ja myślę, że to jest trudne rzeczywiście, ponieważ te zmiany następują coraz szybciej, jeżeli chodzi o dewaluację pewnych terminów. Tak przez lata używaliśmy terminu CSR, na przykład teraz już rzeczywiście w większości firm pozmieniali już wizytówki, nazwy, prawda? Nie wiem, czy Magda, chyba ciągle jesteś CSR jeszcze, czy nie? Już nie? Też zmieniła? ESG. Super, tak. Ale na przykład widzę w kilku firmach francuskich, widziałem ostatnio, prawda, że dalej jakby utrzymują tę nazwę. No bo uważają, że się nie zdewaluowało wcale i że to może być. Więc tutaj to jest też nasze subiektywne odczucie, prawda? Natomiast myślę, że to jest różnica pomiędzy tym, co marki robią, można powiedzieć, w sposób celowy, a co robią nieświadomie. Tak? Czyli to celowe, no to jest właśnie to, co się nazywa greenwashingiem, czyli celowe wprowadzanie, świadome wprowadzanie w błąd odbiorcy. I to jest rzeczywiście, myślę, coś, co w przypadku teraz obligatoryjnego audytowania raportów zrównoważonego rozwoju, to audytor trochę jest gwarantem wtedy, że ta nasza komunikacja zawarta w raporcie przynajmniej jest rzetelna i zgodna z faktami. Natomiast to, jak na przykład, jak już sam raport będziemy komunikować, to już rzeczywiście zaczyna być problem, o tym się dyskutuje. Ale to jest właśnie kwestia jakby tego, że no, często jest tak w wielu firmach, prawda, że jednak świadomie ubarwiamy coś, przesadzamy, prawda, dodajemy jakieś właśnie jakieś takie terminy. Przecież ekogroszek nie chodziło o ekonomię. To tak oni się tłumaczyli. Client Earth im wytoczył proces, to długo się ciągnęło, prawda. Firma przegrała jednak. To było celowe wprowadzanie w błąd. Prawda? Więc myślę, że to jest bardzo istotny element, który, no miejmy nadzieję, że poprzez regulacje skala tego fałszywych informacji, takich świadomie fałszywych, się znacząco zmniejszy. Natomiast po drugiej stronie są te informacje fałszywe, które wynikają z niewiedzy osób dostarczających te informacje, prawda? Bo jeżeli zapytamy, czym się różni, nie wiem, biokompostowanie, prawda, od czegoś tam i tak dalej, zaczniemy tu wymieniać dużo terminów, to okazuje się, że nawet taki menadżer z działu marketingu, prawda, który powinien coś o tym wiedzieć, właściwie nie ma pojęcia, prawda? Czyli bardzo często używamy terminów nieświadomie, myśląc, że to coś znaczy, prawda, konkretnie, a w rzeczywistości to wprowadza w błąd. Ja myślę, że to jest bardzo istotny obszar, który pokazuje, że właśnie w tym świecie takim, w którym tych terminów jest coraz więcej, gdzie rzetelność informacji jest coraz ważniejsza dla konsumentów, bo trochę tak jak pan mówił, prawda, że konsumenci oczekują coraz więcej, ale różne grupy oczekują różnych informacji, prawda? I teraz musimy dopasować trochę nasze informacje. Dla kogoś, nie wiem, będzie istotne, prawda, czy my wydaliśmy raport ESG zgodny z SRS-ami według dyrektywy CSRD. Dla kogoś będzie istotne tylko to, w jaki sposób my traktujemy pracowników, na przykład, czy dostawcą płacimy w terminie, czy coś innego. I teraz, jak spojrzymy na skalę choćby w samych tych wspomnianych SRS-ach, tych wskaźników, no to tego jest dobrze ponad setka. I teraz, jeżeli pomyślimy, które z tych wskaźników, w jaki sposób mamy komunikować i jakiej grupie, no to jeszcze żadna firma sobie z tym nie poradziła.
Myślę, że to jest teraz wyzwanie na najbliższy rok, na najbliższe dwa lata, kiedy te raporty stają się obowiązkowe dla wszystkich dużych firm. Jak będziemy komunikować? Co będziemy wybierać? Ja myślę, że właśnie tutaj jakby różne rozwiązania AI-owe są w stanie wesprzeć nas, dopasowując informacje właśnie do potrzeb użytkownika. I też dopasowując język, bo tak jak możemy na przykład ChatGPT poprosić o to, żeby napisał nam coś w takim stylu albo w innym stylu. Ostatnio moja córka mi opowiadała, że właśnie w ChatGPT poprosiła o przerobienie jej CV, bo akurat zmienia pracę, to w Niemczech pracuje, zmienia pracę i przerobienie jej CV tak, żeby ono brzmiało właśnie jak w taki sposób hard rockowo. Później druga wersja, żeby była hip-hopowa. Prawda? Trzecia, żeby była jakaś inna, 5 różnych wersji, jak przerobić na inny język, taki związany z daną kulturą, prawda, pewnej mniejszości. I czas sobie świetnie z tym poradził. I ona jej pokazywała, jak to można zbudować narrację wokół siebie w kilku różnych językach. I teraz to samo w drugą stronę powinno działać, prawda? Czyli możemy pomyśleć, jak będziemy dopasowywać informacje, jakiego rodzaju informacje do potrzeb jakich ludzi, prawda? Bo mnie na przykład nie zadowoli, jeżeli ktoś mi powie, że to jest, nie wiem, biodegradowalny materiał, bo ja będę chciał więcej wiedzieć, w jakim terminie, w jakich okolicznościach, kiedy, co z tym trzeba zrobić i tak dalej, a komuś innemu to całkowicie wystarczy, że to jest przyjazne tam dla środowiska. Więc myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie, ale przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność właśnie leży na firmach, które będą kształtować teraz ten zakres komunikacji wokół tych terminów, które w dodatku się błyskawicznie dewaluują. Tak, to na pewno wyzwanie, ale też możliwość dla firm, żeby lepiej poznawały tych swoich konsumentów i przez to dostosowywały i wyopracowywały jeszcze nowsze innowacyjne produkty. No dobrze, a znowu tłumacząc to na taki język wymierny, czy Nestle widzi jakieś wymierne korzyści, które płyną właśnie z tej transparentności i z tej znajomości dogłębnej swoich klientów i do tej takiej targeted communication wycelowanej w daną grupę? Tak, oczywiście, no bo naszym celem jest budowa zaufania, a co za tym idzie długoterminowej relacji i przywiązania do marki. I tak naprawdę, o czym mówił pan, że mając demokratyzację dostępu do danych i też to, o czym mówił pan profesor, że mamy w tej chwili taką ilość wskaźników, skrótów, że nie jest to zrozumiałe dla każdego człowieka, nawet osoby, specjaliści mają z tym problem. To jest dopasowanie takiej komunikacji, która będzie zrozumiała, będzie uczciwa, bo bardzo szybko wszelkie nieuczciwości, co się zdarzało na rynku, że coś podlega recyklingowi, kiedy tak naprawdę nie podlega, jest to błyskawicznie wychwytywane. Są social media, mamy w tej chwili, mamy generalnie wszystkie możliwości weryfikacji tych danych, więc dlatego ta komunikacja musi być uczciwa. To jest, jak to się zawsze mówi, to jest i wyzwanie, i możliwość, i ryzyko, tak naprawdę. Więc tutaj dla nas kluczowe jest w tej chwili dostosowanie właściwej komunikacji do właściwych ludzi. AI może w tym pomóc, natomiast no musimy też wiedzieć, że AI jakby może, to się nazywa chyba halucynacje fachowo w tej chwili w języku polskim, ale za tym na końcu są twarde fakty, czyli opakowanie albo jest biodegradowalne zgodnie z przepisami, albo nie. I to jest odpowiedzialność biznesu, nie AI. Więc tak naprawdę to wszystko się gromadzi wokół uczciwości, zaufania, no i budowy długoterminowej relacji. Dobrze, a wspomnieliśmy o tym greenwashingu, czyli de facto o dezinformacji, zielonej dezinformacji. I tu jeszcze raz zwrócę się do przedstawicielki Samsunga, bo dzięki smartfonom chociażby dezinformacja czy fake newsy rozprzestrzeniają się w zastraszającym tempie. Czy są jakieś możliwości wykształcenia w sobie odpowiednich kompetencji, żeby bronić się przed tą dezinformacją i czy Samsung ma na to jakiś swój sposób?
Ta dziedzina fact-checking, bo w tej chwili o tym mówimy, no to mówi się o tym, że to jest taka wschodząca dziedzina nauki, bardzo trudna, niezrozumiała i bardzo subiektywna, która pozwoli właśnie sprawdzać informacje, czy są wiarygodne. No i ja powiem tak, że może zaskoczę Państwa, ale też nie uspokoję. Na razie póki co nie ma takich narzędzi, które pozwalałyby nam fake newsy i deepfake'i wyłapywać w szybki sposób, tak sprawnie i wskazywać od razu zastępcze, prawidłowe źródła. Oczywiście takie narzędzia powstaną, ale tutaj o zgrozo to sztuczna inteligencja AI, który mógłby nam pomóc i jeszcze wiele lat temu pomagał, na przykład weryfikując źródła w bibliografiach, tak, w jakichś pracach naukowych, sprawdzając, czy autor danej pracy naukowej powołuje się na istniejące źródła, czy cytat bądź jakiś fragment źródła został podany w prawidłowy sposób. Rzeczywiście tutaj sztuczna inteligencja nam pomagała, ale w momencie, kiedy media społeczne zdobyły dominującą pozycję, można powiedzieć, że taki fact-checking stał się ich wrogiem, bo ten świat mediów społecznościowych funkcjonuje dzięki szumowi, dzięki clickbaitowi. Dzięki temu firmy, platformy osiągają swoje KPI-e, rośnie sprzedaż, wszyscy zarabiają, stąd też no, na przykładu Meta jakiś czas temu, chyba w 2020 roku, przygotował taki pomysł, można powiedzieć, system języka, który pozwalałby rzeczywiście fake newsy wykrywać, no ale i ulepszał, pracował rzeczywiście nad tym rozwiązaniem, ale nigdy go nie wdrożył. I sprawdzanie w tej chwili no, mediów społecznościowych, bo głównie te informacje w ten sposób pozyskujemy, przez platformy też społecznościowe odbywa się w drodze pracy ręcznej. Na przykład Metaverse zatrudnia łącznie 15 tysięcy ludzi, którzy siedzą sobie gdzieś tam na Filipinach, pracują po 12 godzin dziennie i rzeczywiście tysiące informacji sprawdzają, ale znowu nie pod faktem, pod kątem fałszu, ale bardziej niebezpieczeństwa, nie fact-checking, ale pornografia czy też przemoc. Platforma X, rzeczywiście zaimplementowała jakiś czas Community Note, takie narzędzie klaryfikacyjne, które rzeczywiście, no można powiedzieć, że zostało popowitane z radością, bo w końcu będziemy mogli prostować czyjeś posty i dezinformacje, odwoływać się do prawidłowych źródeł. No niestety coraz więcej jest takich przypadków, kiedy w Community Note pojawiają się komentarze, które no jeszcze bardziej pogłębiają tego fake newsa albo odwołują się do fałszywych źródeł. No niemniej jakieś takie narzędzia powstają. W jednym z ostatnich smartfonów Samsunga jest taka funkcja, która nazywa się Circle to Search. Ona jest rekomendowana jako bardziej narzędzie rozrywkowe, żeby na przykład sprawdzić, gdzie kupić jakiś produkt, sprawdzić jego geolokalizację, na podstawie zdjęcia zbadać właściwości odżywcze, ale można też rzeczywiście, wycinając takie zdjęcie z jakiegoś dokumentu, artykułu, sprawdzić jego źródło i czy jest wiarygodne. No i wszystko to, co powiedziałam, rzeczywiście rysuje taki smutny obraz, ale sprowadza się do jednego, właśnie do naszych kompetencji, do kompetencji ludzkich, czyli krytycznego myślenia, bycia sceptycznym. Jeżeli chcemy pozyskać dobrą informację, to pamiętajmy, żeby zadać dobre pytanie jakościowe, żeby jeżeli pytanie jest zmanipulowane, nie oczekujmy, że odpowiedź będzie dobra, ona też będzie zmanipulowana. No i wreszcie komunikacja tutaj, to co poruszono. Jeżeli już zweryfikujemy tą informację, to przekażmy ją odbiorcy językiem, który jest prosty, jasny, zrozumiały. I też bierzmy odpowiedzialność za to, co publikujemy. Odpowiedzialność społeczności jako osoby, które no, są kreatorami treści.
tak przyszło mi do głowy, że naczelną zasadą mediów społecznościowych jest to, że nie pozwólmy, żeby fakty popsuły nam dobrą historię, więc rzeczywiście to się wpisuje. Z drugiej strony ostatnio okazało się, że jeżeli chodzi o weryfikatorów X-a, to z językiem polskim jest tylko jeden taki weryfikator na cały natłok informacji, które są dyskutowane na tej platformie. A czy inicjatywa Samsunga Solve for Tomorrow w jakiś sposób wspiera szczególnie te najmłodsze pokolenia w rozwijaniu tych kompetencji? Tak, rzeczywiście to jest program, który się wpisuje w ten problem, bo młodzież tworzy tam rozwiązania odpowiadające wyzwaniom współczesnym, często lokalnym, ale one pokrywają się też z potrzebami globalnymi. I w czasie tego procesu poznaje kompetencje w przyszłości. Jedną z nich jest właśnie krytyczne myślenie. To krytyczne myślenie świetnie się sprawdza na etapie pracy projektowej, zwłaszcza empatyzacji, czyli dogłębnego poznania grupy docelowej. Wtedy głównie no, mierzymy się ze stereotypami, prawda, na temat osób z niepełnosprawnościami, na temat osób LGBT+, czy seniorów. W czasie tego procesu no, młodzież pokonuje wszelkie bariery i też nabywa kompetencje społeczne, bo musi przeprowadzić na przykład wywiad z taką grupą docelową, pójść do nich, przeprowadzić sondę, ankietę, wejść w ich buty, no i tym samym jakby zweryfikować właśnie te stereotypy bądź jakieś informacje, które uprzednio pozyskała w internecie, a okazało się, że są nieprawdziwymi. Dziękuję bardzo. Przechodząc do kompetencji, Petros Psylos wspomniał o tym, że żeby wskoczyć w pociąg tej rewolucji technologicznej, musimy mieć bilet, a tym biletem są właśnie kompetencje. Czy mamy jakieś rady płynące z Vox? Jakie kompetencje rozwijać? Tak z perspektywy menadżera, tego, kto tym biznesem zarządza, żeby nie wypaść i nie pozostać w tyle tej rewolucji. No jestem w trochę uprzywilejowanej sytuacji i my jako Vox, ponieważ jesteśmy w grupie z takimi zacnymi instytucjami jak SWPS, Collegium Da Vinci, czy N-Studios, czy Concordia Design, i bardzo często spotykamy się i wymieniamy różnego rodzaju wiedzą, opiniami, a szczególnie czerpiemy z nauki i badań, które prowadzi SWPS, Collegium Da Vinci, oraz obserwujemy to, co się dzieje w technologii na bazie Concordia Design i N-Studios. I no to daje nam pewnego rodzaju uprzywilejowanie, bo nie musimy po to sięgać, mamy to na co dzień i z tego staramy się korzystać. Więc my w organizacji wprowadziliśmy po pierwsze, to już mamy w tym roku, będziemy mieli czwarty w grudniu webinar, który robimy, jest poświęcony tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji, w jaki ona będzie wpływała zarówno na komunikację, ułatwienie pracy, i to są takie szkolenia, na które są zaproszeni wszyscy pracownicy firmy, którzy tylko chcą się zarejestrować i uczestniczyć w nich online. Robimy oprócz tego regularne warsztaty i spotkania strategiczne, na których zastanawiamy się, w jaki sposób ta technologia i technologie będą wpływały na naszą przyszłość. Stąd między innymi też decyzja o tym, żeby przejść z myślenia stricte produktowego na myślenie z perspektywy doświadczenia klienta, czyli ta komunikacja i wszystko to, o czym tutaj rozmawiamy. Ja osobiście traktuję dużo bardziej prawo półkulowo niż lewo półkulowo, bo dzisiaj też bardzo, bardzo dużo rozmawiamy o takich racjonalnych elementach komunikacji z klientem. Ja osobiście po różnych doświadczeniach i edukacjach jestem przekonany, że ta racjonalizacja będzie się obniżać. Zdolność człowieka do koncentracji jest coraz mniejsza. Operowanie obrazkiem i obrazem i filmem jest coraz częstsze i zastępuje język czytany. Co to oznacza dla nas z perspektywy komunikacji? Jeżeli chcemy być efektywni w tej komunikacji, to musimy dostosować się do zmian społecznych. Nawet jeżeli mamy w sobie pewnego rodzaju misję edukacyjną, a widzimy globalne trendy, które się niestety, i często to nie są pozytywne trendy, to jeżeli chcemy myśleć o efektywności biznesowej, ale również o efektywnym dotarciu z jakimkolwiek komunikatem do klientów, to musimy trochę się dostosować do tego, jakie zmiany społeczne obserwujemy, jakie zmiany również w stosowaniu różnego rodzaju narzędzi komunikacji i odbioru przez konsumentów
no, są rosnące. To, co tutaj kolega też pokazywał wcześniej na prezentacji, no, to są dane z jednej strony pokazujące szanse na wykorzystanie technologii, ale z drugiej strony one, i pewnie większość się tu na sali zgodzi, są troszkę zastraszające, jeżeli chodzi o to, co się z naszymi umysłami będzie działo, co się będzie działo z umysłami naszych dzieci. I oczywiście dzisiaj są firmy, które po prostu to wykorzystują. Czasem w sposób perfidny, umiejętność manipulacji się rozwija, wykorzystanie nowych technologii do umiejętnej manipulacji klientem, zawiązywania pewnej relacji emocjonalnej poprzez markę, to wszystko się dzisiaj odbywa. I czy będziemy szukać jakichś narzędzi, które będą eliminować fejki, będą pomagać w bardziej racjonalnym podejmowaniu decyzji, warto to robić. Na ile to będzie skuteczne, zobaczymy. My mamy misję, szczerze mówiąc, wewnętrznie sobie postawiliśmy jakiś czas temu, żeby przypomnieć sobie taką starą maksymę, którą Steve Jobs powtarzał po Leonardo da Vinci: Simplicity is the highest sophistication. I dzisiaj mamy wrażenie, że w tym gąszczu ogromnej ilości nowych opcji, nowych możliwości wyboru, ale też przytłoczenia technologicznego, marki, które będą upraszczały komunikację z klientem i pozwalały na to, żeby klient nie czuł się przytłoczony natłokiem informacji, będą wygrywały w tym gąszczu. I tak zamierzamy wykorzystywać technologię i to, co się dzisiaj dzieje na świecie. Mniej znaczy więcej, a jeżeli chodzi o te właśnie najnowocześniejsze rozwiązania, których dzisiaj trochę zobaczyliśmy, czyli VR, rozszerzona rzeczywistość, czy Vox już w ten sposób komunikuje do tych konsumentów z tak krótkim attention span? Aż mi wstyd, że się pani o to pyta. Rzeczywiście, dlaczego to o tym mówię, że mi wstyd? Dlatego, bo to oznacza tylko, że mało komunikujemy. Pewien model, który promujemy i wprowadziliśmy już ponad rok temu, to jest platforma, dostaliśmy za nią rok temu nagrodę Digital Excellence Award od Cionetu. I to jest według mnie jeden z najlepszych ekosystemów, który integruje ze sobą wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość i jest w pełni zintegrowany zarówno z salonami offline'owymi, jak i z e-commerce'em, i jest przede wszystkim skalowalny, bo dzisiaj mamy już oddziały w Meksyku, w Dubaju, za chwilę otwieramy w Abu Dhabi, w sobotę lecę do Kuwejtu, gdzie również rozmawiamy z partnerem, który chce to otworzyć, czyli udało nam się zbudować w oparciu o nowe technologie, i to uwaga, gamingowe, wykorzystaliśmy silnik Unity do tego, żeby na bazie silnika Unity zbudować doświadczenie trochę podobne do Simsów czy Minecrafta, żeby klient sobie sam mógł tak samo współtworzyć swoje wnętrze albo z doradcą, albo architektem czy projektantem. I tak, to jest coś, czego jesteśmy bardzo dumni, dlatego się tym chwalę, ponieważ według mnie jesteśmy jedną z pierwszych firm, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, które tak kompleksowo wykorzystały zarówno badania płynące z instytucji naukowych dotyczące trendów społecznych, jak i technologie, które pozwalają te trendy społeczne inaczej dogonić, tak? Albo dostarczyć doświadczenie, które dogania te trendy społeczne. Tak, tak wykorzystujemy technologię. Dziękuję bardzo. Przechodząc do pytań od publiczności, najpierw zapytam, czy mamy pytania z sali? No to w takim razie pytania od widzów online. Tutaj będę czytać pytanie i jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał na nie odpowiedzieć, to proszę o dowolne zgłaszanie się, nie będę narzucać żadnej kolejności. To chyba trochę powtórzenie tego, o czym już mówiliśmy, ale możemy to skonkretyzować. Może zróbmy taką rundę, że każdy powie przynajmniej jeden pomysł. W jaką wiedzę inwestować swój czas i pieniądze, żeby nie zostać w tyle jako pracownik? Może zacznijmy od pani Magdaleny. Ja naprawdę głęboko wierzę w talenty Galupa i każdemu pracodawcy w firmie polecam rzeczywiście przeprowadzenie tego badania, żeby no, wykryć te najmocniejsze strony pracownika, jego talenty i jego zalety pogłębiać, rozwijać. I w ten sposób też tworzyć zespoły, budować zespoły. A z takich kompetencji, na które warto postawić, no to myślę te kompetencje przyszłości: kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja.
czyli coś, w czym AI nas tak szybko nie zastąpi. Panie profesorze? No ja wierzę w ESG jednak, obojętnie jak to nazwiemy, ale myślę, że to jest tak naprawdę taka moja definicja, zresztą ESG to jest, że to jest taki parasol do dyskusji o wszystkim, co ważne teraz i w najbliższej przyszłości. I to jest rzeczywiście tak, że jeżeli spojrzymy na skalę tematów, które wokół tego jest dziś zaczęły pojawiać w biznesie, w życiu, w relacjach pracowniczych, na najróżniejszych obszarach, to jest naprawdę wszystko to, co najważniejsze, prawda? To, o czym powinniśmy decydować. I ja też się zgodzę, to co pan mówił też o tych emocjach, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby wychodzić poza ten obszar takiego racjonalnego podejścia. Nam zawsze się wydawało, nie wiem, ekonomistom się wydawało na przykład, że ludzie podejmują decyzje finansowe w sposób racjonalny, prawda? Dopiero był potrzebny noblista, jeden, drugi, który pokazał, że jednak umysł ludzki działa inaczej. Prawda, że te emocje mają olbrzymi wpływ. Jeżeli teraz spojrzeć na to, że tak naprawdę wiedza o tym, o skali kryzysu, katastrofy klimatycznej staje się coraz bardziej powszechna, ale wiedza nie przekłada się na działanie. Prawda? Czyli okazuje się, że nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy coś przeczytać i tak dalej, żeby móc rzeczywiście podjąć potrzebne działania. Prawda? I to tak nam się wydaje, że jeżeli ktoś ma wybierać, co jest dobre, co jest złe, to trzeba go nauczyć, podać mu wiedzę i on będzie wtedy postępował dobrze. Niestety nie ma to wpływu, prawda, takiego, jakbyśmy chcieli. W związku z tym liczą się emocje, liczy się jednak to, co jest nasze wewnętrzne teraz odczuwanie tego. Ja zwróciłem uwagę, że teraz na tym toczącym się w tym tygodniu szczycie klimatycznym w Baku jest, oprócz tych wszystkich racjonalnych dyskusji, jest bardzo silna grupa, taka naukowa, która zajmuje się czymś, co ja dopiero niedawno odkryłem, Inner Development Goals, czyli takie wewnętrzne cele rozwojowe, zbudowane właśnie trochę w przeciwieństwie do Sustainable Development Goals, czyli do tych 17 celów zrównoważonego rozwoju, które wszystkie firmy sobie wymieniają, ale tu bardziej pokazuje się, jak to przełożyć na emocje pracowników i jak budować wokół tego szkolenia, żeby pokazać, żeby wciągnąć pracowników. To jest trochę taki następny krok po tym, co jest popularne też w Polsce, mozaika klimatyczna, wiele innych takich narzędzi, które w różnych firmach już się robi. Czyli wciągnąć ludzi we współodczuwanie, pobudzić emocjonalnie pracowników, klientów, może być to niebezpieczne. Trzeba to w odpowiedzialny sposób robić. Panie Tomaszu? Nie będę oryginalny, ale też powiem, że generalnie w kompetencje miękkie, w umiejętność inteligencji emocjonalną, umiejętność pracy grupowej i umiejętność analizy faktów. My czasami mówimy connecting dots, ale taka umiejętność krytycznego myślenia i umiejętność wyszukiwania, co jest tak naprawdę tym clickbaitem, o czym mówiła pani, czy co jest prawdziwą informacją. I na końcu mamy zawsze człowieka, czyli jeżeli tak z punktu widzenia biznesu, my musimy zrozumieć osobę, nawet jeżeli AI jest narzędziem, to na końcu jest człowiek, który nie zawsze jest racjonalny, o czym mówił pan profesor, jest emocjonalny, ale też zrozumienie jego. I to wydaje mi się, że jest tak naprawdę recepta, żeby inwestować w te miękkie umiejętności, umiejętności też krytycznego myślenia. Dlatego, że ta ilość danych, które jesteśmy zanurzeni, my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować tak naprawdę, ale chociaż starać się zrozumieć podstawy i nie uzależnić się całkowicie od AI. I panie Marcinie? To ja trochę się powtórzę, ale spróbuję skonkretyzować przynajmniej elementy inteligencji emocjonalnej, elementy miękkie. Tutaj zgadzamy się chyba wszyscy, natomiast ja polecam serdecznie, również z własnego doświadczenia, reverse mentoring, to znaczy, żeby rzeczywiście moje 25 lat kamieni, które ciągną mnie tym doświadczeniem wstecz,
albo trzymają, żeby rzeczywiście znaleźć te fajnych młodych ludzi, którzy jeszcze najlepiej jak są freakami technologicznymi i potrafią mnie czegoś nauczyć, żeby otworzyć się na to, że to młodzież dzisiaj nas może więcej nauczyć niż my młodzież. I to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz na poziomie kulturowym wydaje mi się, że dużym problemem jest właśnie to obciążenie i przytłoczenie technologią i niepewnością. I zarówno dla menadżerów, liderów, ale pewnie dla wszystkich w firmach, ważne jest budowanie takiego, po pierwsze, wiedzy zwykłej dotyczącej nowych technologii, ich wykorzystania, żeby ludzie się nie bali tych technologii, żeby się nie tylko zastanawiali, jak je wykorzystać. I to zarządzanie niepewnością i przyszłością, niestety, to jest tak samo pewna kompetencja, którą pewnie liderzy muszą w sobie coraz bardziej szkolić i rozwijać. I to są takie dwa obszary, na którą zwróciłeś. To pozytywny wydźwięk tych wszystkich wypowiedzi jest taki, że tak naprawdę w obliczu tej całej technologii mamy pozostać jeszcze bardziej ludzcy i być coraz bardziej świadomi tej naszej ludzkości, tych naszych talentów, tych naszych emocji, żeby po prostu skutecznie tym zarządzać. Chyba, że to nasza perspektywa. Przepraszam? Chyba, że to tylko nasza perspektywa. Chyba, że to wszystko Matrix, jest taka możliwość. Dobrze, kolejne pytanie, dosyć techniczne. Czy standardy globalne GS1 i kody 2D w wymianie danych biznesowych mają dotyczyć tylko wyrobów gotowych, wyrobów konsumenckich? Zdanie od naszej publiczności. Uważam, że powinny być wykorzystywane również dla produktów niedetalicznych, na przykład materiałów zaopatrzeniowych do produkcji. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? Zdecydowanie tak, dlatego że my chcemy śledzić cały łańcuch dostaw, więc ja nie widzę żadnych ograniczeń przeciwko temu. Kody QR dają nam, czy kody 2D dają nam ogromną możliwość łatwego dzielenia się informacją na temat pochodzenia, składu, czy jest związane ze zrównoważonym rozwojem. Ja nie, być może ktoś z GS1 powinien też to skomentować. Będzie jeszcze szansa, czy ktoś jeszcze? Padła taka teza od naszych uczestników online, że wśród milenialsów, ale również młodszych pokoleń obserwuje się rezygnację z mediów społecznościowych albo niewiedzę, jak się z tymi mediami obchodzić. Komentarz: nie znam osoby, która lubi na infolinii być obsługiwana przez bota, a newsy generowane przez AI zwiększają nieufność odbiorców. Czy Państwo w swoich firmach obserwują jakieś zmiany w liczbie klientów lub grupach docelowych po wdrożeniu określonych technologii? Wynika z tego, że chodzi raczej o takie negatywne trendy, że ta technologia mogłaby raczej zniechęcać niż zachęcać. Czy to jest zagrożenie dla biznesów? Odpowiedź jest według mnie bardzo prosta. Pierwsze chatboty były bardzo prymitywne, odpowiadały w taki sposób, że on, to czuło się, że to są po prostu zestaw pytań, na który trudno odpowiedzieć. Nie będę przytaczał dwóch sieci telefonicznych, które po prostu, przepraszam, ale szlak trafiał w momencie łączenia się z takim chatbotem i to jest rzeczywiście coś, co powoduje rezygnację. Natomiast dzisiaj również to, co widzieliśmy, te narzędzia stają się coraz bardziej, przepraszam, humanoidalne, gdzie bardzo trudno, coraz trudniej odróżnić. I myślę, że to znowu jest kwestia doświadczenia. Jeżeli mamy negatywne doświadczenie z rozmową z technologią, to ono zawsze będzie, przepraszam bardzo, ale powiem, jak rozmawiam z człowiekiem, który jest, przepraszam, chamski na infolinii, to będę miał tak samo złe doświadczenie, jakbym rozmawiał, prawda, z chatbotem, który nie odpowiada na wszystkie pytania. Jeżeli będę miał takiego dopasowanego do moich potrzeb partnera do rozmowy, jak tutaj był wcześniej pokazywany, to doświadczenie będzie się szybko zmieniało, więc śmiem twierdzić, że to jest etap przejściowy, który i te efekty negatywne są wywołane jeszcze przez niedoskonałość tej technologii. Też jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, ta technologia rozwija się w postępie wykładniczym, więc właściwie zanim mrugniemy okiem, to ona już jest na dużo bardziej zaawansowanym poziomie i też reaguje na te negatywne komentarze. I kolejne pytanie, dosyć techniczne. Rozmawiamy o kodach dwuwymiarowych, a co z technologią NFC w retailu, oprócz płatności telefonami? Spojrzała Pani na mnie. Spojrzałam. To powiem szczerze, że są startupy, które coś takiego próbują w tej chwili promować, ale to nie jest jeszcze zindustrializowane. Na razie to jest na etapie, powiedziałbym, wczesnych
wczesnych koncepcji. Wiem, że taki trend pojawił się w Azji, gdzie mamy smartfony są, największa jest ilość smartfonów na ilość osób. Natomiast ja nie słyszałem, żeby tutaj na obszarze centralnej i środkowej Europy pojawiły się takie projekty. Wiem, że w Azji są takie pierwsze startupy, które coś takiego proponują. Ale jeszcze nie wiadomo, czy to się przyjmie. No dobrze, podsumowując naszą debatę, komunikacja innowacji, jaka ona ma być, jakby Państwo pokrótce podsumowali, tworząc taki trochę poradnik dla tych marek, które dopiero zastanawiają się, jak się komunikować w tych nowych, niepewnych i tak szybko zmieniających się czasach. Pani Magdaleno. Na pewno komunikacja polegająca na jasnym, prostym, zrozumiałym języku. Komunikacja otwarta. Też no, nie uciekająca do jakiegoś specyficznego wordingu bądź slangu niezrozumiałego dla innych. No i przyjazna też, intuicyjna. Tak? Ja myślę o osobach właśnie, które z różnych powodów są wykluczone i ta komunikacja rzeczywiście powinna uwzględniać ich potrzeby, a więc powinna być też inkluzywna. Co jest całkowicie możliwe, jak widzieliśmy na poprzedniej prezentacji. Tak, no właśnie choćby dzięki takim startupom jak Migam, prawda, czy Słop, czy jest wiele innych takich rozwiązań, które się przydają na rynku, ale myślę, że komunikacja przede wszystkim powinna być odpowiedzialna, znaczy powinniśmy sobie jakby uświadomić, do kogo to kierujemy i co możemy spowodować, jakie konsekwencje, czyli myśląc o impakcie, prawda, to co jest najważniejszym słowem w ramach ESG obecnie, prawda, czyli myślenie nie tylko o tym, co wpływa na naszą firmę i jak świat wpływa na naszą firmę, tylko w ramach tej podwójnej istotności coraz częściej zaczynamy i będziemy musieli patrzeć na wpływ naszej firmy na środowisko, na społeczeństwo, na konsumentów, na różne grupy interesariuszy. I tutaj myślę, uświadamianie sobie konsekwencji negatywnych, pozytywnych, konsekwencji krótkoterminowych, długoterminowych, prawda, w różnym takim zakresie, myślę, powoduje, że zaczynamy szerzej myśleć o tym, że komunikacja ma bardzo istotny wpływ na działania, na funkcjonowanie, na sposób czucia się, na emocje odbierane przez naszych klientów. I myślę, to bardziej świadome takie podchodzenie do tego całościowe, właśnie z tym poczuciem odpowiedzialności, no to będzie wyróżniało te najlepsze marki, zdecydowanie. Dziękuję. Dokładnie, muszę się zgodzić w 100% z panem profesorem. Ona musi być odpowiedzialna i dostosowana do odbiorcy, dlatego że odbiorca musi ją rozumieć i musi być dla niego relewantna, czy odpowiednia, czy zrozumiała. I komunikacja ze swojej definicji też jest dwustronna. My też musimy umieć słuchać naszych klientów czy konsumentów i rozumieć ich potrzeby. I to, co rozmawialiśmy na początku, właśnie możliwość wykorzystania QR-kodów daje nam też tą możliwość potem dostosowania komunikacji trochę więcej niż jest na opakowaniu produktu, ale zastosować coś, co klient może dostosować, czy my jesteśmy w stanie spersonalizować do jego potrzeb. To ja na to pytanie odpowiem w dwóch punktach. Pierwszy punkt to jest, zadała pani pytanie o komunikacji i innowacji. Ale drugi punkt to jest innowacje w komunikacji. I teraz pierwsza rzecz to jest, David Ogilvy kiedyś powiedział coś takiego, że jak coś się nie sprzedaje, to znaczy, że nie jest kreatywne. To oznacza, że innowacje, dobre innowacje nie muszą być nie wiadomo jak komunikowane, żeby były odebrane i rozpoznane przez człowieka. W większości przypadków, jak patrzymy na coś, co się szybko wdraża w rynek, dobre innowacje, one są bardzo intuicyjne. W związku z tym warto zadbać, zanim zadbamy o komunikację, o intuicyjność, łatwość innowacji na różnych poziomach. Natomiast jeżeli chodzi o innowacje w komunikacji, to uważam, że tutaj zarówno AI, jak i nowe technologie będą miały ogromny wpływ na zmiany w tym, jak się komunikujemy z klientami. Nie tylko z klientami, ale jak w ogóle jako ludzie się komunikujemy i jak bardzo przekaz marek będzie musiał być z jednej strony prosty, a z drugiej strony spersonalizowany. I tutaj na pewno bardzo
bardzo dużo będzie zależało od, z jednej strony od analizy danych dotyczących klientów, ale z drugiej strony tak samo od doboru odpowiednich narzędzi komunikacji. No to szanowni państwo, mamy już gotowy poradnik, nic tylko wrócić do swoich firm i wdrażać. Moimi gośćmi byli pani Magdalena Olborska, Samsung, profesor doktor habilitowany Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego, Tomasz Łukasik, Nestle, Marcin Barański i grupa kapitałowa Vox. Bardzo serdecznie dziękuję państwu i proszę o brawa. A nas, proszę państwa, czeka kolejne małe przearanżowanie tutaj na scenie, bo za chwilę ceremonia wręczenia nagrody Kod Innowacji. Szanowni państwo, czas na wręczenie 6. nagrody w konkursie Kod Innowacji. To już 6. raz, kiedy wyróżniamy przedsiębiorstwa i startupy, które innowacyjnie wykorzystują kody 2D w komunikacji z konsumentami. Przejdźmy do kategorii pierwszej. Mam pomysł na rozwiązanie. Nagrodę w tej pierwszej kategorii wręczy pani Elżbieta Hałas, prezeska i co-CEO GS1 Polska. Zapraszamy, prosimy o brawa. Brawa tutaj powinny, nie powinny być dla mnie, ale powinny być dla tych osób, które tutaj zaraz ogłoszę, dla tej firmy. Mam wielką przyjemność ogłosić za zwycięzcę firmę Subtrail. Jest to firma, która chyba nie po raz pierwszy odbiera nagrodę za innowacyjne rozwiązanie. Po raz pierwszy w tego, teraz odczytam, proszę państwa, to nie będą moje słowa, takie spontaniczne. Po raz pierwszy w tegorocznej edycji konkursu Kod Innowacji zgłaszać można było projekty w fazie przygotowawczej, które w niedalekiej przyszłości będą stanowiły efektywne wykorzystanie kodów dwuwymiarowych w komunikacji z konsumentem. I jury, w którym miałam przyjemność zasiadać, zdecydowało, że w kategorii Mam pomysł na wdrożenie nagrodę otrzyma firma Subtrail, która zaprojektowała platformę do zarządzania łańcuchem dostaw w przemyśle odzieżowym i tekstylnym. To innowacyjne rozwiązanie wspiera cele zrównoważonego rozwoju, zwiększając transparentność w łańcuchu dostaw. Wykorzystanie kodów 2D w komunikacji z konsumentami przełoży się także na zwiększenie zaufania do produktów czy dokonywanie świadomych decyzji zakupowych. Firma Subtrail wyznacza nowe trendy i może być dobrym przykładem dla innych branż, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się legislacji związanej z cyfrowym paszportem produktowym w branży tekstylnej. Właśnie w nawiązaniu do cyfrowego paszportu produktowego, który dotknie wszystkie firmy w branży tekstylnej i które jest ogromnym wyzwaniem i także w kontekście tego, że jeszcze nie wszystko wiadomo, jak to ma wyglądać, bo ceny Cenelec pracują nad standardami. Tym bardziej jest to rozwiązanie odważne, innowacyjne i wychodzące naprzeciwko potrzebom branży. Także bardzo proszę tutaj. A w imieniu Subtrail nagrodę odbierze pani Ewelina Antonowicz. Prosimy o brawa. Chwila dla fotoreporterów. A panią Ewelinę poprosimy, żeby została z nami i pokrótce zaprezentowała nam, na czym polega ten nowy, innowacyjny pomysł na rozwiązanie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za wyróżnienie. Czy jakiś pilocik dostanę też? Bardzo poprosimy o kliker do zmiany slajdów. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, branża mody jest jedną z największych gałęzi przemysłów na świecie, przez niektórych traktowana tak trochę może infantylnie,
a jednak już dziś widzimy, jak ogromny udział ma i też między innymi w zanieczyszczeniu środowiska i z problemami związanymi z naruszeniami społecznymi. Czy na co dzień zastanawiamy się, skąd pochodzi materiał albo nici, guziki, które są potrzebne do produkcji tych wszystkich ubrań, które mamy na sobie, albo gdzie znaleźć innowacyjne materiały z protein mlecznych albo skóry z kaktusa? No jest to trudne. Branża odzieżowa zmaga się z ogromnymi problemami związanymi z sourcingiem. Marki odzieżowe mają problem z nawigacją, z zarządzaniem swoim łańcuchem dostaw, który często jest bardzo długi. W celu wyprodukowania czasem ponad 50 kolekcji rocznie, no trzeba znaleźć czasami setki albo tysiące dostawców, którzy no najlepiej gdyby jeszcze spełniali standardy i kryteria zrównoważonego rozwoju. To zajmuje czas, jest drogie, trudne. Czasem marki nie są do końca precyzyjne i dociekliwe, jeśli chodzi o sprawdzanie swoich podwykonawców, dostawców, żeby skompletować transparentny i w miarę odpowiedzialny łańcuch dostaw. Unia daje zasady, które obejmą i marki będą musiały dostosować się do nowych kryteriów, nowych zasad związanych z transparentnością łańcucha dostaw i prezentowaniu, wizualizowaniu tego, co dzieje się za kulisami produkcji ubrań, ale Unia nie daje rozwiązań, więc na ten moment rozwiązaniem jesteśmy my. Chcemy na jednej platformie, w ramach właśnie platformy Subtrail, zgromadzić wszystkich. Po jednej stronie niezbędnych dostawców potrzebnych do produkcji kolekcji, od dostawców włókna, przędzy, recyklerów, farbiarnie, wszystkich, od których będziemy wymagać dostarczenia szczegółowych danych do właśnie utworzenia cyfrowych paszportów produktów. Widzimy, że branża odzieżowa ma bardzo duży problem z brakiem danych, z brakiem informacji na temat produkcji, więc my poprzez tę platformę trochę te dane będziemy wymuszać i tym samym ułatwiać markom odzieżowym produkcję i właśnie gromadzenie danych koniecznych, niezbędnych do utworzenia paszportów. Chyba mam jakąś inną prezentację niż przesyłałam. W każdym razie wierzymy, że to nasze rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia transparentności w łańcuchach dostaw i do tego, żeby firmy odzieżowe w końcu mogły być chociaż trochę bardziej odpowiedzialne i zarządzane w sposób bardziej zrównoważony i odpowiedzialny. Mamy nadzieję, że uda nam się ten ambitny cel gromadzenia danych niezbędnych do utworzenia cyfrowych paszportów produktów na naszej platformie i dzięki temu marki odzieżowe będą mogły spełnić nowe wymogi Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo za nagrodę, która nas bardzo motywuje do dalszego działania i rozwoju platformy. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą prezentację i gratulacje. Szanowni Państwo, w ramach kategorii pierwszej mam pomysł na rozwiązanie. Jury zdecydowało się przyznać również wyróżnienie. Wyróżnienie wręczy pani Marta Szymborska, członkini zarządu i co-CEO GS1 Polska. Zapraszamy na scenę i poproszę o brawa. Drodzy Państwo, nie było łatwo. W tym roku mieliśmy najwięcej wdrożeń w historii kodu innowacji, 15. I mogą mi Państwo wierzyć, zdradzę teraz kulisy, że my się trochę spieraliśmy, czyli najpierw był jeden głos, później było zaprzeczenie i niezgoda, a jeszcze trzeci głos był niezgodą do pierwszego i drugiego. Ale wydaje nam się, że ta niezgoda w jury pozwoliła nam wyłonić najlepsze projekty, bo spojrzeliśmy z różnych perspektyw na zrównoważony rozwój, na komunikację z konsumentami. Mam przyjemność zaprosić na scenę firmę Tedmark, to już koniec, to już Hitchcock tutaj nic więcej by nie zrobił, która dostała wyróżnienie za inspirujący sposób do wykorzystania kodów 2D z komunikacji z konsumentem. Idealnie wpisuje się to w ramy konkursowe, bo teraz czytam, dlaczego jury zdecydował się właśnie na wyróżnienie Wake Upa, bo nie tylko wyznacza nowe podejście do redukcji zużycia naczyń jednorazowych, będąc drogowskazem dla branży, w jakim kierunku powinna się rozwijać, ale także wspiera cele zrównoważonego rozwoju, i tu patrzę na pana profesora, budując ekologiczną świadomość i lojalność konsumentów. Serdecznie gratuluję. Najlepszy z możliwych projektów GOS. Gratuluję. A ja tylko dodam, że wyróżnienie odbiorą pani Agnieszka Deryng i Przemysław Tytro. Tedmark. Gromkie brawa.
I oczywiście gorąco prosimy o pozostanie z nami i prezentację, na czym polega to rozwiązanie. Kiedy zdjęcie jest oklaskiwane, to tylko taka sugestia dla Państwa na dalszy przebieg tej ceremonii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. My tutaj może niekoniecznie mówię to o naszej dacie urodzenia, ale jako firma czujemy się trochę jak dinozaury, ponieważ firma Tedmark istnieje na rynku 30 parę lat już, a głównie mówimy o nowoczesnych rozwiązaniach, o startupach, o młodych biznesach i tak dalej. Natomiast mówimy też o cyrkularnej gospodarce i my jako Tedmark trochę takie koło zataczamy, bo te 30 parę lat temu przekonywaliśmy konsumentów i rynek i edukowaliśmy na temat tego, co to są opakowania jednorazowe i jak można by z nich korzystać i jak ich użyć. No i ten efekt przerósł nas wszystkich, więc teraz zaczynamy mówić o tym, jak zmienić te opakowania na opakowania wielorazowe, tak żeby być bardziej ekologicznym i tak żeby dać tym wszystkim produktom więcej niż jedno życie. I o tym najlepiej opowie Agnieszka Dering, która odpowiada w firmie Tedmark za sprzedaż. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zostało mi 4 minuty, więc to będzie bardzo szybka prezentacja. Miło mi Państwa zobaczyć. Nie widzę tych, którzy nam towarzyszą zdalnie, ale pozdrawiam serdecznie. Sprawdzimy, czy u mnie działa. Wake up i system QR. Eko, dzisiaj się mówiło troszeczkę o tym, nie używać tego przedrostka. Więc tak, produkt, jakim jest kubek, kubek wielorazowy, który może być nośnikiem dla nas różnego rodzaju informacji. Co my tutaj prezentujemy? Razem z Tedmark i PayProfit stworzyliśmy system QR kodów do obsługi systemu kaucyjnego. Cóż za tym idzie? Użytkownik kupuje na przykład kawę w naszym proponowanym systemie wake-upowym. Cena za kawę i kaucja zostaje zaimplementowana do aplikacji. Użytkownik pokazuje swój QR kod, kubek wchodzi na jego konto w aplikacji, sprzedawca skanuje QR kod w aplikacji i dzięki temu przekierowanie zostaje do kolejnej części aplikacji, gdzie sprzedawca może wybrać opcję dotyczącą odbioru kubka, użycia kubka, zwrotu kubka, wymiany kubka i tak dalej. Generalnie zaszywamy tutaj cały cykl życia produktu w obiegu zamkniętym, który możemy kontrolować. Wake Up to jest innowacyjny kubek wielokrotnego użytku, ale co za tym idzie? To nie tylko ten produkt, tak naprawdę rozwiązanie systemowe, które jest dla nas odpowiedzią na dyrektywę SUP, która weszła w życie od 1 lipca 2024 roku. No i celem rozwiązania jest eliminacja jednorazowych opakowań plastikowych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, no oraz wsparcie gospodarki w obiegu zamkniętym. Dodatkowo kubek wyposażony jest w system QR kodów. Po zeskanowaniu, tak jak wspomniałam, przekierowuje nas do aplikacji, która daje dużo większe możliwości i o tym myślę, że mogę powiedzieć tutaj szerzej. Omówiłam system, w jaki sposób aplikacja przekierowuje konsumenta i wiąże nas z systemem aplikacyjnym. Co jeszcze mamy w ramach tej aplikacji? To mamy system danych, który mamy w postaci CRM-u, gdzie nie tyle konsument, ale główny, no powiedzmy merchant, ma możliwość identyfikacji naszego konsumenta, jego zachowań zakupowych, tego jak intensywnie z nami jest w kontakcie. Z tego poziomu również możemy bezpośrednio kontaktować się z naszym konsumentem, wysyłając mu powiadomienia w postaci dedykowanych reklam indywidualnych. Także mamy dostęp do całej analityki. Co widzi konsument i z czego może skorzystać? To przede wszystkim koncentracja wszystkich kart kolejnościowych w jednej aplikacji. Zbierać nagrody i gromadzić środki w postaci cashbacku, bo co jest ważne w ramach tej aplikacji, mamy możliwość rozliczenia systemu kaucyjnego w postaci zwrotów środków na konto konsumenta i dalszego wykorzystania tych środków w dowolnym celu, już jakby indywidualnie skategoryzowanym przez konsumenta. Możemy wyszukiwać punkty według kategorii na dedykowanej mapie, a także mamy możliwość ewidencji systemu opakowań, czyli ilości i użycia naszych produktów w ramach systemu zamkniętego. Możemy również obliczyć zmniejszenie wpływu na środowisko dzięki użyciu kubków i przeznaczeniu części na nasadzenia drzew. To jest, słuchajcie, powiem Wam w bardzo dużym skrócie. Ja tu się bardzo staram zmieścić w czasie. Zapraszam serdecznie do kontaktu bezpośredniego. I jeszcze raz dziękujemy za wyróżnienie.
A ja jeszcze raz proszę o gorące brawa dla TEDMARK. Gratulacje. A my płynnie przechodzimy do kategorii numer 2 w konkursie Kod Innowacji. Kategoria nosi nazwę Mam gotowe rozwiązanie, a tym razem nagrodę wręczy Marcin Barański, dyrektor generalny oraz członek zarządu grupy kapitałowej VOX, który również przedstawi uzasadnienie jury. Zapraszamy na scenę. Brawa, brawa. Ja chciałem zacząć od takiej osobistej wycieczki do laureata, ponieważ wiele lat temu, kilkanaście, miałem okazję dostarczać kucyka do domu opieki społecznej w Laskach, gdzie są dzieci niepełnosprawnością wzrokową. I pamiętam, jak niesamowitym uczuciem było obserwowanie tego, jak ważny jest ten efekt organoleptyczny dotyku dla poznawania przez te dzieciaki świata. To, co robi dzisiejszy laureat, to jest właśnie tak samo niwelowanie tego wykluczenia i edukowanie dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, ale również dawanie szansy tym ludziom na to, żeby żyli trochę bardziej normalnie i wykorzystują do tego tak proste i fajne narzędzie jak QR kody. A więc zwycięzcą tej kategorii jest dr Miele Cosmet Group. I zapraszam reprezentanta. A nagrodę odbierze pani Magdalena Stułek-Domańska. I zwycięzca otrzymuje, i to naprawdę to była praktycznie jednogłośna decyzja, zdecydowało się przyznać nagrodę w kategorii Mam gotowe rozwiązanie w konkursie konwencji, w którym w tym roku podmioty, które w sposób szczególny wykorzystują kody QR, przepraszam bardzo za długo, swoją działalnością dr Miele Cosmet Group pomaga, integruje osoby niepełnosprawne w codziennym funkcjonowaniu i naprawdę to wykorzystanie kodów dwuwymiarowych jest dla tych osób bramą do świata wirtualnego, ale również do rzeczywistego. Także gratuluję bardzo zarówno inicjatywy, ale tego takiej misji społecznej, która tak samo się przydaje. Wszystkiego. Gratulacje. Chwila dla fotoreporterów. Jaki uśmiech na zdjęciu, a panią Magdalenę Stułek-Domańską zatrzymamy na scenie, żeby opowiedziała nam o tym rozwiązaniu. Tutaj pan, który wręczał nagrodę, zauważył pewnie łezkę wokół. Brawa. Dlatego, że wspomniał o Laskach i to jest faktycznie nasz partner. I mój przede wszystkim partner wieloletni, z którym nie tylko w dr Miele Cosmet Group, ale też w innych firmach wdrażałam rozwiązania. Między innymi w firmie odpadowej, w której pracowałam poprzednio, gdzie stworzyliśmy pierwsze narzędzie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, wykorzystujące proste systemy, bardzo też testowane między innymi NLP, które tutaj było wspominane, po to, żeby osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły segregować odpady i wyrzucać je do pojemników. Z takim bagażem doświadczeń, bo 7 lat pracowałam w organizacji pozarządowej z osobami niepełnosprawnymi, weszłam nie tylko do branży odpadowej, ale też do branży właśnie FMCG. I w imieniu dr Miele Cosmet Group bardzo, bardzo dziękuję za tę nagrodę. Zapamiętajcie państwo tą nazwę, bo dr Miele Cosmet Group to producent produktów, których tak szybko AI nie zastąpi, bo to między innymi udrożniacz kred, produkty do pielęgnacji dzieci, bobini, mydła Apart, czy laureat dzisiejszej nagrody, środki do prania Sofin. To też duża spółka giełdowa, rodzinna, która naprawdę z dumą muszę powiedzieć, że w sercach właścicieli jest zrównoważony rozwój i dzięki temu też od 3 lat możemy rozwijać strategię zrównoważonego rozwoju i wdrażać takie rozwiązania. A Sofin z etykietą cyfrową
tak naprawdę łączy właśnie te rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, z technologią, ale też pamięta o tym, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością wzroku użytkują na co dzień produkty. To znaczy, żeby mogły odczytać ten kod QR, pamiętajmy o tym, że muszą go znaleźć. A osoba z niepełnosprawnością wzroku nie wie, jak go znaleźć. I z tym pytaniem zwróciliśmy się właśnie do Lasek, do siostry Benity, która od zawsze edukuje najmłodszych i która nam podpowiedziała razem ze swoimi współpracownikami, jak powinien być przygotowany produkt, który ma służyć osobom z niepełnosprawnością wzroku, jak będzie wyglądał taki produkt, jak wygląda tak naprawdę, bo nasze rozwiązanie wprowadziliśmy prawie 3 lata temu, ponad 2 lata temu. Więc tym bardziej ogromna radość, że w końcu się doczekał nagrody i mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie faktycznie to rozwiązanie, które jest naprawdę badalnie proste i naprawdę jest nie tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku, których nazywamy osobami niepełnosprawnymi, ale dla każdego z nas. Ja nie jestem jeszcze bardzo stara, a już mam długą rękę, więc tak naprawdę to rozwiązanie przy Silver Tsunami bardzo mocno się przydaje. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, a zamiast opowiadać o produkcie, zapraszam na krótki film. Gratulacje raz jeszcze i gromkie brawa. Szczęśliwy, ale nie kolorowy. Nie widzisz. I choć doskonale radzisz sobie z przeszkodami w domu, na ulicy, w pracy, wciąż masz problem z zakupami. Bo jak znaleźć na półce to, czego potrzebujesz? Sklepy internetowe dają wiele możliwości, ale wciąż pozostaje problem właściwego użytkowania produktów w domu. Sofin ma dla Ciebie rozwiązanie. To nasza cyfrowa etykieta i mała kropka, która robi wielką różnicę. Przyjrzeliśmy się problemowi z czytelnością treści na opakowaniach produktów. Zapytaliśmy osoby z niepełnosprawnością wzroku, z jakich narzędzi korzystają. Jak ułatwić im codzienne funkcjonowanie? W ten sposób płyn do płukania Sofin jako pierwsza marka wprowadziła usprawnienie ważne dla milionów osób z problemami ze wzrokiem. Wystarczy znaleźć wypukłość na butelce i zeskanować znajdujący się tam kod QR. Przeniesie Cię on na stronę internetową przygotowaną zgodnie z wytycznymi dla stron dostępnych. Znajdziesz tu nie tylko informacje o składzie produktu czy producencie, ale też o sposobie użytkowania, bezpiecznym przechowywaniu czy ekoinformacje o segregacji. Każda wersja zapachowa produktu ma dedykowany kod QR i własną stronę internetową. Weź butelkę Sofina do ręki, znajdź w dolnej części kropkę i zeskanuj kod QR, a program czytający w Twoim telefonie odtworzy stronę internetową. Przekonaj się sam, jakie to proste i użyteczne. Pełną gamę naszych produktów Sofin Complete Care, płynów do płukania oraz kapsułek i płynów do prania znajdziesz w sklepach stacjonarnych i internetowych. Sofin. Cyfrowa etykieta i kropka. Proste rozwiązanie dla lepszego życia. Global Cosmet. Przez ludzi, dla ludzi. Więcej na www.globalcosmet.eu/etykieta-cyfrowa. Dziękujemy bardzo za tę prezentację. W kategorii drugiej, czyli mam gotowe rozwiązanie, jury również zdecydowało się na przyznanie wyróżnienia. Wyróżnienie wręczy pan profesor doktor habilitowany Bolesław Rok i zaprezentuje uzasadnienie jury. Zapraszamy i prosimy o przywitanie pana profesora gorącymi brawami. Proszę tutaj mikrofon. Tu jest mikrofon. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest rzeczywiście bardzo istotne, żeby pokazywać też te możliwości zastosowań różnych technologii, przecież nie tylko o tej jednej mówimy, właśnie do tego zwiększania wpływu społecznego, pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego. Komisja Europejska bardzo dużo mówi o takim terminie twin transition. Czyli w jaki sposób cyfrowa transformacja może wspierać transformację zrównoważonego rozwoju i jak ta
transformacja sustainability może wspierać transformację cyfrową. Myślę, że to są nieodłączne dwa elementy i dlatego bardzo się cieszę, że mogę w ramach jury po długich dyskusjach też i nagrodach w konkursie Kod Innowacji w kategorii Mam gotowe rozwiązanie jury postanowiło przyznać wyróżnienie Fundacji Moje Podlasie. Zapraszam bardzo. Przedstawiciel Fundacji Moje Podlasie, nowoczesne, kreatywne, twórcze jest pan Krzysztof Karwowski, który nagrał dla nas film. Aha, to ja skończę w takim razie czytać. Dobrze. Bardzo proszę. Moje Podlasie, nowoczesne, kreatywne, twórcze. Wykorzystanie kodów wymiarowych w materiałach fundacji przekłada się na wysoką użyteczność społeczną, integrując jednocześnie darczyńców, wolontariuszy, czy prowadząc do zmniejszenia wykorzystania papieru poprzez zastosowanie cyfrowych alternatyw opartych o kody QR. Dzięki takiemu podejściu fundacja wspiera cele zrównoważonego rozwoju, promując świadome wybory konsumenckie. W działaniach fundacji widać także kompleksowość, która przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Myślę, że to zwiększanie efektywności funkcjonowania organizacji społecznych jest bardzo istotne, bo o to właśnie chodzi. Także zdalnie gratuluję i pooglądamy, tak tutaj mamy. Dziękuję. Pan Krzysztof Karwowski i jego przesłanie do nas. Dzień dobry, Krzysztof Karwowski, prezes zarządu Fundacji Moje Podlasie, nowoczesne, kreatywne, twórcze, a razem fundator fundacji. Na wstępie chciałbym Państwa przywitać na uroczystej gali rozdania nagród. Przepraszam, niestety nie mogę być razem z Państwem oddawać wyróżnienia. Dlaczego akurat technologia? Technologia, dokładnie kody QR pozwalają nam zbierać dane. Jakie osoby korzystają z naszych materiałów, gdzie te materiały trafiają. Możemy zebrać dane odnośnie płci, odnośnie wieku, odnośnie wykształcenia. Te dane możemy wtedy obrobić. Dzięki tym danym możemy zachęcić naszych grantodawców, osoby, które nas wspomagają do tego, aby dalej nas wspomagali. Osoby, podmioty, które nas wspomagają, grantodawcy, są w stanie otrzymać dane, kto korzysta z naszych szkoleń, z naszych usług, i w ten sposób bardziej transparentny, jawny, mogą nas kontrolować, sprawdzić, w jaki sposób my wykorzystujemy te dane. Dlaczego akurat technologia? Dzięki technologiom, szczególnie kodom QR, jesteśmy coraz bardziej innowacyjni, kreatywni, twórczy. Jesteśmy bardziej innowacyjni na rynku i jesteśmy dużo, dużo tańsi. Dzięki temu my czujemy, że naprawdę możemy zrobić bardzo dużo. Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Państwu oraz Kapiturę za to, że nasza fundacja została jednym z laureatów Państwa konkursu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo, a nagroda jeszcze dzisiaj zostanie nadana, żeby jak najszybciej trafić w ręce zwycięzcy. Szanowni Państwo, a teraz kategoria trzecia i to ta, która powinna być najbliższa Państwa sercu, bo rozdamy nagrodę publiczności. W tej kategorii zwycięzcę ogłosi pan Tomasz Łukasik z Nestle. Zapraszam serdecznie i proszę raz jeszcze o brawa. Mam niebywałą przyjemność ogłosić, kto został zwycięzcą w kategorii wyboru publiczności, czyli przez państwa. Głosowanie trwało do północy dzisiaj i muszę powiedzieć, że wyniki się zmieniały jak czasami w sondażach powyborczych. Mamy rekordową ilość uczestników, czyli ponad 1500 osób zagłosowało. Już muzyka? Tak, dobrze. To z przyjemnością ogłaszam, że zwycięzcą została firma Invested Systems z rozwiązaniem Authentic Codes. Gratulujemy. A w imieniu Invested Systems nagrodę odbierze pan Oskar Darmetko. Zapraszamy na scenę. Bo wiem, ile nas czasu kosztowało, kosztuje i pewnie jeszcze będzie kosztować edukacja naszych partnerów obecnych i przyszłych w tym, żeby przekonać ich, że cyfryzacja ich usług, produktów czy całych procesów biznesowych jest nieunikniona.
Dzisiaj o kodach 2D zostało powiedziane pewnie wszystko, bądź prawie wszystko. Pewnie się Państwo też zastanawiacie, jak w tym małym kwadraciku umieścić te wszystkie informacje. I właśnie Authenticodes jest tutaj takim rozwiązaniem. Jesteśmy platformą, która kompleksowo pomoże Państwu wszelkie dane, które będą wyświetlane dla konsumenta, czy dla wszelkich dalszych organów, które są potrzebne, można umieścić na tej platformie. Zarówno od wygenerowania kodu, autentyfikacji produktów, walidacji tych kodów, czy też szeroko pojętej komunikacji z klientem, poprzez nawet cyfrowy paszport produktu, te wszystkie informacje, usługi będziecie mogli Państwo zamieścić na naszej platformie. Również będzie możliwość tutaj dostosowywania wyświetlanej strony pod Państwa marką, czyli klient, który zrobi, zeskanuje kod, będzie widział markę danego produktu czy dostawcę tego produktu. Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani, rozwiązanie jest już praktycznie wdrażane. Zapraszamy do rejestracji się na naszej stronie authenticodes.com. No i mam nadzieję, że w przyszłości spotkam się z Państwem na wdrożeniu tego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale proszę zostać z nami. Szanowni Państwo, to była ostatnia kategoria, ale teraz chcę zaprosić raz jeszcze na scenę wszystkich nagrodzonych dzisiaj na wspólne zdjęcie. Uwiecznijmy ten wspaniały moment. Więc raz jeszcze, tu oczywiście brawa na pewno zagrzeją wszystkich nagrodzonych. Dlatego zapraszam przedstawicielkę Subtrail, przedstawicielkę Tedmark. Doktor Miele Kosmet Group już jest z nami na scenie. Fundacja Moje Podlasie niestety zdalnie, ale myślami na pewno z nami. I Invested Systems. Czy mogę zaprosić również panie prezes do wspólnego zdjęcia i wszystkich wręczających? Zapraszam, panie profesorze. Jeszcze pan Marcin. Szanowni Państwo, zgromadzeni tu na sali, są Państwo zobowiązani, żeby nadrobić brawami za te 700 osób, które spokojnie teraz popija kawkę przed ekranami, ale nie ma wyjścia. Zagrzejmy ich jeszcze raz brawami, niech ten uśmiech utrwali się na wszystkich nagrodzonych twarzach i też, którzy mogli ten uśmiech wywołać. Fotoreporterzy są usatysfakcjonowani, więc pozostaje mi tylko zaprosić Państwa do zajęcia miejsc. Szanowni Państwo, niniejszym ogłaszam, że szósta edycja konferencji i konkursu Kod Innowacji oficjalnie dobiega końca. W imieniu organizatora GS1 Polska serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z nami i oczywiście zapraszam za rok. Kolejny rok, który będziemy ze zniecierpliwieniem wypatrywać nowych innowacji tylko po to, żeby za nie nagradzać. Więc dziękuję serdecznie i do zobaczenia.